konkurs niedzielny na Okurajami, a zatem pozostańcie Państwo z nami. 67 zawodników na liście startowej pierwszej konkursowej serii. Zobaczymy, czy pierwszej i ostatniej, czy może pokuszą się organizatorzy o to, by rozegrać dwie konkursowe serie. No to wszystko przed nami. Czekają na Państwa nasi komentatorzy Sebastian Szczęsny i Stanisław Snopek, a my wspólnie z Rafałem Kotem życzymy sobie i Państwu dobrej zabawy. I sponsor programu. Sapporo Okurayama. Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Okurayama, która pokazuje swoje trudne oblicze. Niestety warunki pogodowe zmusiły organizatorów do delikatnej zmiany planu. Przy czym delikatne to chyba delikatnie powiedziane, bowiem zrezygnowano z serii kwalifikacyjnej. Zobaczymy wszystkich zawodników 67 skoczków podczas pierwszej serii konkursowej. I co więcej, wszystko rozpoczyna się godzinę wcześniej. A to w związku z bardzo trudnymi warunkami, jakie panują na Okurayamie. Zaczyna coraz mocniej wiać wiatr, pada mocny śnieg. Co więcej, te warunki niestety mają się pogorszyć. Mimo tego liczymy gorąco na wielkie emocje, na wspaniałą walkę, na to, czy poczekamy na odpowiedź na pytanie, czy znowu Słoweńcy zdominują, tak jak pierwszy konkurs na Okurajami, kiedy to przypomnimy, Peter Prewc wygrał, Jernej Damian był na drugim miejscu, Robert Kraniec był na miejscu czwartym, tuż za podium, czy też może inni skoczkowie dojdą dzisiaj do głosu. Na wielkie emocje zapraszają Stanisław Snopek i Sebastian Szczęsny. Pada śnieg w Warszawie, mieliśmy nieco kłopotów z dotarciem tutaj do studia w godzinach nocnych. Pada, jak widzimy, także w Sapporo. 67 zawodników, tak jak mówiłeś, na liście startowej, wśród nich trzech reprezentantów Polski. Z numerem 5 zobaczymy Stefana Hule, z numerem 12 Krzysztofa Miętusa i z numerem 16 Bartłomieja Kuska. Tylko jedna najprawdopodobniej konkursowa seria, zatem zobaczmy, rozpoczyna Japończyk Kensei Hirohito, 24-letni zawodnik z Sapporo, 16 platforma startowa. Japończycy oczywiście wystawili najwięcej zawodników w tym konkursie, 5 przysługujące im z kwoty startowej po czwartym periodzie Pucharu Świata i 6 z grupy krajowej, łącznie 11 zawodników, 7 Słoweńców, 7 Norwegów, 6 skoczków z Austrii, 5 z Niemiec, po 4 z Czech, Finlandii, Szwajcarii i Rosji, 3 z Polski i Francji, a także 2 Włochów, 2 Amerykanów, 2 Rumunów debiutujących w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. No, debiutowali wczoraj jeden z nich, Pitea. Dzisiaj zobaczymy obu. O Greku mówiłeś? Tak, jest jeszcze Greg i Estończyk. Uzupełniają to stawkę, tak razem jest. 67 zawodników. Przed momentem Kenshiro Ito 115 metrów, teraz Shusaku Hoshoyama, reprezentant oczywiście Japonii, 29-letni skoczek, który brał już udział w zawodach Pucharu Świata w 2008 roku, kiedy to był 43. w Sapporo Okurayamie. Co więcej, Hoshoyamę gościliśmy w Zakopanem właśnie w 2008 roku, no ale wtedy zakończył rywalizację tylko na pierwszej rundzie. Zajął wtedy w stolicy Tatr 44. miejsce. Zdecydowanie częściej, no, o ile nie powiedzieć tak naprawdę w ogóle, skacze w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Tutaj zdecydowanie lepiej w tym sezonie. 6 i 8 w Sapporo. No, ale w tym oglądanym skoku widzieliśmy 111,5 metra i jak na razie przegrywa ze swoim młodszym kolegą. A teraz no, weteran narciarskich skoczni, 43-letni Takanobu Okabe. Niedawno odebrał mu tytuł najstarszego zwycięzcy w zawodach Pucharu Świata, jego rodak Noriaki Kasai. Popatrzmy na skok Takanobu Okabe. Prędkości na progu, jak widzimy dzisiaj przy tej 16 platformie, przypadającym śniegu, znacznie poniżej 90 km na godzinę. No i zobaczymy, jak w tych warunkach poradzą sobie najlepsi zawodnicy. 112 metrów Takanobu Okabe. No, możemy bić mu brawo, możemy go podziwiać. Zawodnik, który w swojej karierze 137 razy wskakiwał do drugiej rundy, a więc punktował w zawodach Pucharu Świata. Zaczął od 1990 roku, to 24 lata już skacze Takanobu Okabe tak regularnie w zawodach Pucharu Świata. 7-krotnie, o ile się nie mylę, startował w Mistrzostwach Świata w 2007 roku w Sapporo, 21 na dużym obiekcie. A i teraz ostatni z grupy krajowej, Yoshihiro Kobayashi. 22-letni Japończyk. No, najkrótszy zdecydowanie skok z tych, które oglądaliśmy do tej pory.
A miał problemy po wyjściu z progu. 95,5 metra tylko. Dostał jakiś mocny podmuch. Jeżeli chodzi o warunki, ten wiatr w tej chwili w porywach 2,5-3 metry na sekundę wiejący, patrząc z dołu skoczni, tak z prawej strony delikatnie pod górę. Zawodnicy w tej chwili mają na przykład Junshiro Kobayashi odjętych 14,5 punktu aż. To jest efekt tego, o czym wspominałem. Dość mocno wiejący wiatr, delikatnie pod narty. Teoretycznie powinien sprzyjać zawodnikom w osiąganiu dalekich wyników, a tymczasem 95,5 metra Kobayashiego. Pierwszy z Polaków, Stefan Hula. Patrzymy na skok Polaka, przypomnijmy wczoraj. No! O, ładnie, przekroczył punkt K, czyli 120 metr. Dobry skok w tych warunkach Stefana Huli. 27-letni skoczek ze Szczyrku. No, dwukrotny olimpijczyk z Turynu i z Vancouver. Nie wystąpi na kolejnych igrzyskach, to już wiemy, nieco słabszy sezon Stefana Huli, ale walczy tutaj o swoje pierwsze w tym sezonie punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. No po tym skoku no możemy chyba oczekiwać z optymizmem na rezultat tej serii. No tak, 122,5 metra, minus 12,1 punktu. O 12,5 punktu wyprzedza Stefan Hula Kenshiro Ito. No i miejmy nadzieję, że te 122,5 metra, chociaż poczekajmy aż 67 skoczków, no, przed nami Niko Polichronidis, reprezentant Grecji, o którym mówiliśmy dość dużo podczas pierwszego konkursu na Okurajamie, 24-letni skoczek. Tym, że jako jedyny, jest chyba jedynym skoczkiem reprezentującym Grecję. Miałem przyjemność rozmawiania z Niko podczas Mistrzostw Świata w Predazzo Valdifiemme, gdzie startował. Jak przyznał, jest za słaby na to, by trenować z niemiecką kadrą. Niestety nie miał takiej okazji. Próbował dostać się na początku do niemieckiej kadry, a kiedy okazało się, że no jednak ta droga jest zbyt długa, postanowił reprezentować barwy Grecji i to umożliwia mu start w zawodach międzynarodowych. 113,5 metra Niko Polichronidisa, no i w tej chwili reprezentant Grecji na trzecim miejscu. Prowadzi Stefan Hula, który jak na razie jako jedyny wylądował poza punktem K, a teraz pierwszy z Norwegów, 27-letni Vegard Svensen, wczoraj 35. No już większa prędkość na progu. Myślę, że zbliżył się do 90 km na godzinę. Że przecierają zawodnicy ślady, że ta prędkość po przejechaniu kilku zawodników, w związku z tym, że sędziowie decydują się bardzo szybko puszczać jednego za drugim ze skoczków. No 67 ich aż mamy w pierwszej serii konkursowej. Ciekawe, czy jedynej. Niestety te warunki pogodowe, prognozy mówią, że wiatr będzie przybierał na sile, że będzie coraz gorzej. Dlatego organizatorzy śpieszą się, by chociaż tę jedną serię w miarę równych warunkach przeprowadzić. I te miarę równe warunki są w tej chwili. Mocno podnarty, minus 13 i 3 miał Vegard Svensen. No ale to są mniej więcej porównywalne te no, straty punktowe. Oczywiście za zbyt dobre warunki, jakie mieli pozostali zawodnicy. Sebastian Klinga. Reprezentant Finlandii do wczorajszego konkursu nie zdołał się zakwalifikować. No i ten skok także niezbyt rewelacyjny. Przypomnijmy, że wszyscy 67 zawodników uczestniczą w pierwszej serii konkursowej drugiego konkursu na skocznie Okurayama w Sapporo. Padający śnieg, dzisiaj minus 3,5 stopnia Celsjusza temperatura rano w japońskim mieście na wyspie Hokkaido. Duża wilgotność powietrza 98%. No i Sebastian Klinga po skoku na odległość 109 metrów zajmuje siódme miejsce, a więc w tej chwili jest przedostatni. Za nim tylko Junshiro Kobayashi, a to dziewiąty numer startowy Sim Tanel Samelselk, reprezentant Estonii. Wczoraj 45. miejsce Estończyka, którego oglądamy głównie w zawodach pucharu kontynentalnego. No i raczej ewentualna druga seria Estończykowi nie grozi, bowiem ten skok bardzo krótki, 110 metrów. Bliżej od niego wylądowali tylko Sebastian Klinga i Junshiro Kobayashi, minus 9,6 punktu. No i myślę, że na siódmym miejscu będzie w tej chwili Sim Tanel Samelselk. No, nawet na szóstym. Strata jest, no to niewielka, 84 punktu. Strata 24,5 punktu do prowadzącego cały czas Polaka. Stefan Hula, przypomnijmy, 122,5 metra jako jedyny przekroczył punkt konstrukcyjny Okurayamy. Na zielone światło czeka już z numerem 10 Szwajcar Pascal Egloff. Czterech Szwajcarów dzisiaj na liście startowej. Mimo jednak najlepszego z nich Simona Ammana, który spokojnie przygotowuje się już do igrzysk w Soczi. Tylko dwóch Szwajcarów zobaczymy na igrzyskach Ammana i też Vandena. Taką decyzję podjęli szwajcarscy trenerzy.
Pascal Egloff. Wczoraj 49 w pierwszym konkursie na Okurajamie. No i dzisiaj po tym skoku, który widzieliśmy, 115 metrów, pewnie jego lokata nie będzie wiele lepsza. Jest na trzecim miejscu, 13,2 punktu straty do Stefana Huli. Przypomnijmy, Stefan Hula, 122,5 metra, minus 12,1 punktu. W dobrych warunkach skakał Stefan wczoraj. Nie udało się Stefanowi zakwalifikować do serii finałowej. Podobnie zresztą jak i Krzysztofowi Miętusowi. W kwalifikacjach dwa dni temu przepadł Bartłomiej Kłusek. Dlatego tylko dwóch Polaków wczoraj skakało w pierwszej serii konkursowej. Dzisiaj będziemy oglądać trzech biało-czerwonych, a w zasadzie już dwóch, bo jeden skakał. I to całkiem nieźle. Stefan Hula, brawo, 122,5 metra i jak na razie Stefan jest liderem. No i jak widzimy, pierwsza przerwa w tym jak na razie dość sprawnie przebiegającym konkursie. I na swój skok czeka Norweg Alte Pedersen Rensen. Dajki to na naszych ekranach, przygotowujący się, rozgrzewający się imitacja. No, on będzie skakał z odległym numerem startowym 63. Z 66 Nureki Kasai, no i z 67 Peter Prewc, który wczoraj zwyciężając odebrał żółtą koszulkę lidera Kamilowi Stochowi. Wyprzedza w tej chwili reprezentanta Polski o 11 punktów. Jak to często bywa w Sapporo, z czołowej dziesiątki Pucharu Świata jest tylko dwóch zawodników w tegorocznych konkursach. No ale wiatr na skoczni coraz silniejszy. Mamy tutaj podgląd na siłę i kierunek wiatru. W porywach przekraczający już 4,5-5 nawet metrów na sekundę. No, wydaje mi się, że Rensen po raz kolejny, chociaż w tej chwili to się uspokoiło i myślę, że teraz mógłby ewentualnie zapalić zielone światełko Mirante Perzi. Tak, tak się stało. 123,5 metra to odległość, jaką musiałby osiągnąć Rensen, by walczyć ze Stefanem Hulą o prowadzenie w dzisiejszym konkursie. Jak na razie Stefan Hula pozostanie liderem, a tle Pedersen-Rensen tylko 111 metrów, minus 8,1 punktu. Ten średni wskaźnik to jest tylko 69 setnych metra na sekundę, podczas gdy my tu wyraźnie widzieliśmy te podmuchy przekraczające 5 metrów na sekundę. No ale to oczywiście wszystko jest sumowane, te podmuchy wiatru czasami nawzajem się niwelują, no, ale sami skoczkowie mówią, że to oczywiście nie oddaje w pełni warunków, jakie panują na skoczni. Czasami jest mocno wiatr podnarty w dole skoczni, no ale najpierw trzeba tam dolecieć, kiedy się okazuje, że bardzo mocno z tyłu jest na górze, no i człowiek tam nie jest w stanie doskoczyć. Krzysztof Miętus. Drugi z naszych reprezentantów, niespełna 23-letni Zakopiańczyk, już w powietrzu Polak. No i to jest nie był dobry skok. Wylądowany gdzieś tuż przed punktem K. Myślę, że da mu jak na razie drugi rezultat. 118 metrów, tak. To jest 4,5 metra bliżej niż Stefan Hula, minus 13,1, więc punkt więcej ma odjęty Krzysztof, Miętus niż jego rodak. I na drugim miejscu strata 10,1 punktu do Stefana Huli. A więc jak na razie Stefan Hula na pierwszym miejscu, Krzysztof Miętus na drugim, Kenshiro Ito na miejscu trzecim. No i oby tak było jak najdłużej, Sebastian. Zobaczymy, jak długo Polacy utrzymają te dwa czołowe miejsca. Na razie Amerykanin Michael Glazer do wczorajszego konkursu nie zdołał się zakwalifikować. Nie oglądaliśmy go więc w tym pierwszym konkursie na Okurajamie. I 109,5 metra to także zbyt krótko, by myśleć o walce, o miejscu w czołówce. Michael Glazer, noty od 16,5, 2, 3,17, minus 9,1 punktu. I na dziewiątym miejscu w tej chwili ze stratą 22,4 punktu do prowadzącego Stefana Hula, za którym jest Krzysztof Miętus. Już niedługo z numerem 16, trzeci z naszych reprezentantów, Bartłomiej Kłusek. A wcześniej zobaczymy zawodnika rosyjskiego, Romana Siergiewicza Trofimowa. Rosjanie także walczą jeszcze o miejsce w składzie na igrzyska w Soczi. Jednym z tych walczących jest właśnie Trofimow, który w tym sezonie jeszcze punktów do Pucharu Świata nie zdobył. Dwukrotnie w swojej karierze wskakiwał do finałowej trzydziestki. Trofimow, 24-letni skoczek od 2010 roku w zawodach Pucharu Świata. 102 metry tylko. Zdecydowanie lepiej a radzi sobie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, ale nie od dziś wiadomo, że Puchar Kontynentalny, a Puchar Świata to jest jednak przepaść. Mimo że nazwiska się przeplatają, możemy znaleźć te same nazwiska w zawodach Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego. Niemniej sami skoczkowie przyznają, że poziom zawodów w Kontynentalu, a w zawodach Pucharu Świata, no to jednak spora różnica. Oczywiście analizując same odległości w konkursach, to może być mylące, ale w Pucharach Kontynentalnych z reguły są wyższe najazdy, dłuższe rozbiegi. Pierwszy z Rumunów, 16-latek Sorin Julian Pitea.
wczoraj 46. debiut w zawodach Pucharu Świata, dzisiaj jego drugi występ. No i myślę, że 110 metrów w tak trudnych warunkach, w jakich skakał reprezentant Rumunii. Niskie noty od 15, ale od 15 aż do 17 tak, punktów. Duża tutaj myślę, że to 15,5 to jest zbyt surowa ocena, jak na skok 16-latka z Rumunii. Tak, aczkolwiek chyba nie wykorzystał do końca warunków. Widać było, że nie jest zadowolony z tej swojej próby. On tutaj przed tygodniem w zawodach Pucharu Kontynentalnego na tym samym obiekcie był 12. W ogóle dzięki temu zdobył punkty, Pucharze Kontynentalnym jest 56. Które pozwoliły mu startować w rywalizacji Pucharu Świata. No ale popatrzmy, trzeci z biało-czerwonych. Na razie Stefan Hula na pierwszym miejscu, Krzysztof Miętus na drugim. No i Bartłomiej Kusek, 21-letni reprezentant Polski. 46. miejsce w Wiśle. No i jeszcze trochę, Bartek. To nie był dobry skok. 21-latka z LKS-u Klimczok-Wystra, podopiecznego w klubie trenera Jarosława Koniora. No nie, bez tylko 107 metrów. Jeszcze w zawodach Pucharu Świata. Od tak naprawdę trzech sezonów Bartek pojawia się w zawodach tej najwyższej rangi. W Pucharze Kontynentalnym był czwarty w Kraniu, siódmy w Klingentali, ósmy w tym sezonie. No a teraz 107 metrów i dopiero odległe 14 miejsce. Strata 31,6 punktu do prowadzącego Stefana Huli. Stefan Hula, Krzysztof Miętus, cały czas dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach, a z 17 numerem Nicolas Mayer, reprezentant Francji. 23-latek z Courchevel w kwalifikacjach do pierwszego konkursu zajął ostatnie miejsce. No i na pewno będzie dzisiaj chciał się zrehabilitować za tamten występ. Czekamy teraz na zielone światło od Mirana Tepesza. No i w połowie mniej więcej ze skoku bardzo mocny wiatr z prawej strony skoczni, przekraczający w porywach 5 metrów na sekundę. To już są niebezpieczne warunki. Tutaj to uderzenie wiatru z boku bardzo mocno może wybić zawodnika z rytmu. Ciężko po wyjściu z progu przyjąć odpowiednią pozycję w locie, kiedy człowiek musi zmagać się właśnie z jakimś potężnym podmuchem. A takie podmuchy w tej chwili, ten wiatr się układa właśnie w poprzek skoczni. No nie bez powodu organizatorzy przyspieszyli o godzinę rozpoczęcie dzisiejszego konkursu. Miejmy nadzieję, że chociaż tę jedną serię uda się rozegrać. No, byłby to duży pech Stefana Huli, który dwukrotnie już w tym sezonie, jak pamiętasz Sebastian, po bardzo dobrym skoku w pierwszej serii te wyniki były anulowane, musiał skakać jeszcze raz. No i te ponowione próby już nie były tak dobre. Może dzisiaj szczęście uśmiechnie się do sympatycznego polskiego zawodnika. W oczekiwaniu na skok Nicolas Mayer kilka słów na temat tej skoczni. Punkt konstrukcyjny, pierwsza czerwona linia 120 metr, wielkość skoczni 120, 134 metry, a rekord 140 metrów od 2006 roku należy do Ruara Jokelsoja. Jest już Nicolas Mayer. No, miał dość trudne warunki, bo przecież cały czas pada śnieg, zasypał nieco tory, stąd mniejsza prędkość na progu. No i Francuz w tych warunkach sobie zupełnie nie poradził. Ten rekord Jokelseja oczywiście po ostatniej przebudowie skoczni, która miała miejsce przed Mistrzostwami Świata w 2007 roku zorganizowanymi tutaj w Sapporo, ale wcześniej rekord poprzedni należał do Masahiko Harady i wynosił 141 metrów, a najdalej w Mistrzostwach Japonii poszybował tu kiedyś w 2005 roku Yusuke Kaneko, lądując na 145 metrze. O, to nie można. Także można tutaj tak skakać bardzo daleko. Tak daleko na tej skoczni. No zobaczymy. Może Ilja Rosliakow, 30 prawie jednoletni, 18 lutego skończy 31 lat. 50 w Engelbergu. Strasznie słabo. No ale i te warunki, w których skaczą Rosjanie, wprawdzie jeszcze będzie miał odjętych aż 15,2 punktu. Zupełnie bez formy. Tak naprawdę Dima Wasiliew, Denis Korniłow, Michał Maksimoczkin. Tak, on w tej chwili jest rosyjskim skoczkiem numer dwa, jeśli chodzi o punkty w klasyfikacji Pucharu Świata. Wasiliew najlepszy, Maksimoczkin drugi, Korniłow trzeci. No i teraz... No, ostatnim, który ma punkty w tym sezonie jest Romaszow. No tak, i teraz pytanie, w jaki sposób, jak zaprezentują się przed własną publicznością podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Chris Lamb, reprezentant Stanów Zjednoczonych, 24-letni skoczek, którego oglądamy głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, no ale w Kontynentalu trzecia najczęściej i czwarta dziesiątka. No tutaj także słaby skok Amerykanina, on na Igrzyska nie pojedzie. Trener Clint Jones ogłosił już skład ekipy amerykańskiej. Alexander Farrell, Frenet i Johnson pojadą do Soczi.
No, jedynym punktującym w tym sezonie jest Feiryl, 28 w Kusamo. Jak na razie Amerykanie, no, dalece od formy, od choćby czasów, kiedy startował ich trener Clint Jones czy Alan Olborn. Tak naprawdę już wszystkie kadry praktycznie są znane, jeżeli chodzi... Tak, praktycznie czekamy na Austriaków, którzy mają tę decyzję ogłosić jutro. Bardzo jestem ciekawy. Tam pewnie swojego miejsca na igrzyskach są już Schlierenzauer, Dietkard i Heibeck, no ale trwa jeszcze walka, a właściwie czekamy na decyzję trenerów co do tych dwóch pozostałych miejsc. Tak, czy Morgenstern i kto? Poppinger, który wczoraj spisał się bardzo słabo, czy może Andras Koffler, który wczoraj popisał się naprawdę, przynajmniej w pierwszej serii, dobrym skokiem, bardzo dalekim. A przed momentem Marco Grigoli, 109,5 metra, reprezentanta Szwajcarii, minus 10,1 punktu, niskie noty za styl. Chris Lamp, który przed nim skakał na 15 miejscu, a Marco Grigoli, te warunki wypaczają dzisiaj tą rywalizację, co do tego nie ma wątpliwości. 13 miejsce w tej chwili, 26,4 punktu straty do będącego na pierwszym miejscu Stefana Huli. Przypomnijmy, Stefan Hula prowadzi, Krzysztof Miętus na drugim miejscu, dwóch Polaków przewodzi jak na razie całej stawce. Kolejny ze skoczków rosyjskich, 23-letni zawodnik Aleksander Sardyko. Aleksander Sardyko, 23-latek. W zawodach Pucharu Kontynentalnego mieliśmy okazję oglądać już go od dwóch sezonów. Teraz 110 metrów. No ale jak na razie bez większych osiągnięć, bez punktów w zawodach Pucharu Świata. Skoczek, który otarł się tak naprawdę o finałową serię w Lahti w 2012 roku, gdzie zajął 31 miejsce. 110 metrów i dopiero 11 miejsce. Proszę zobaczyć, 22,5 punktu straty do Stefana Huli. Ale będę przypominał, bo to bardzo ważne. Stefan Hula na pierwszym miejscu, Krzysztof Miętus na drugim cały czas. Tak, tak, bardzo cieszymy się jak najdłużej w tej sytuacji. Teraz drugi z rumuńskich 16-latków, Eduard Torok. No i proszę, zupełnie poprawny skok rumuńskiego zawodnika. Reprezentant Rumunii, także 16-latek. 25 miejsce w Engelbergu podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w tym sezonie. 27 i 28 w Sapporo na tej skoczni. Od tak naprawdę trzech sezonów startuje w międzynarodowych zawodach. Mówię tutaj o Pucharze Kontynentalnym, bo to jest zawodnik, który debiutuje w zawodach Pucharu Świata. Siódme miejsce w tej chwili, proszę, wysoko. Wprawdzie strata 20,1 punktu do Stefana Huli, ale wskoczył do pierwszej dziesiątki jak na razie. Reprezentant Niemiec Pius Paszke, wczoraj 41, w tym sezonie 10 w punktacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. No, skok porównywalny z tym w wykonaniu Rumuna, który widzieliśmy wcześniej. Oczywiście Bernard Schuster także już podał kadrę, która pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. Tutaj żadnego zaskoczenia nie było. Właściwie w Zakopanem toczyła się jeszcze ta rywalizacja między Wankiem a Neumayerem o ostatnie piąte miejsce. No tak. Andreas Mark wypadł tam lepiej, no i właśnie on zajął to miejsce tak zwanego rezerwowego w kadrze. Proszę, 146 metrów. No to oczywiście taki rekord nieoficjalny. Ja tutaj mam te informacje, że 145 miał tutaj Kaneko, a tu jednak ktoś kiedyś jeszcze może w mniej oficjalnych zawodach uzyskał 146. Potwierdza to jednak, że można rzeczywiście tu na Okurajamie szybować bardzo daleko, ale chyba nie w tych dzisiejszych trudnych warunkach. Nie, bardzo trudne warunki. Wspominamy o tym, że zawodnicy zmagają się, może nie tyle walcząc, koncentrując w walce o punkty, o metry i punkty, ale o tym, by no, stawić czoła tym trudnym warunkom, bowiem w tej chwili cały czas, patrząc z dołu skoczni, z prawej do lewej przetacza się taki potężny wiatr w porywach ponad 5 metrów na sekundę. Raz za razem te wskaźniki zapalają się na czerwono, tak jak w tej chwili, i musi niestety Hauer zejść z belki startowej. 23 skoczków oddało swoje próby, no i cały czas na czele Stefan Hula, 122,5 metra, Krzysztof Miętus drugi. Oby się tylko udało tę serię rozegrać do końca. Bardzo mocno padający śnieg, no i teraz pytanie, czy każda przerwa w tego typu warunkach, kiedy bardzo mocno pada śnieg, kiedy zasypuje ślady najazdowe, no, inne są troszeczkę prędkości wtedy na progu. No ale po raz kolejny Joachim Hauer, 22-letni Norweg, prawie już 23-letni, bowiem 2 lutego skończy 23 lata, siada na belce startowej. Wczoraj 48 miejsce.
I Norweg już w powietrzu, zapalił Mirante też zielone światło. No. No, złapał trochę chyba wiatru pod narty w końcowej fazie lotu, bo nie wyglądało to jeszcze tak nad kulą dobrze. Ale szarpało mu narty w powietrzu, proszę zwrócić uwagę, powtórce. Tutaj ładnie nakręcił się biodrami na narty, potem te falujące dzioby, te uderzenia powietrza, no i 115 metrów. 122 potrzebował Joachim Hauer, by powalczyć ze Stefanem Hulą. Na szóstym miejscu w tej chwili strata 15,6 punktu do liderującego Polaka. Za Stefanem Hulą na drugim miejscu Krzysztof Miętus, a 25 numer startowy to Sami Niemi, 22-letni reprezentant Finlandii, którego w zawodach Pucharu Świata oglądamy już od 2008 roku. 122 metry to odległość, z jaką powinien zmierzyć się. Oj, oj, oj. Problemy po wyjściu z progu. No i automatycznie odbija się to na odległości. Także zrezygnowany lądował bez telemarku. Mimo że trenerzy niemal jak mantrę powtarzają. Bez względu na to, czy skok jest dobry, czy zły, czy krótki, czy daleki, co działo się w powietrzu, lądujemy telemarkiem. Bo czasami tego jednego punktu, czy też tak, dziesiątej części punktu... później, jeśli chodzi o awans do serii drugiej na przykład. Tak jest. I o zdobycie punktów. Sami Niemi... skoczek z Rowaniemi w tegorocznym Mistrzu Uniwersjady. Tam rywalizował z naszym Krzysztofem Biegunem. Na jednej ze skoczni, na mniejszej, wygrał Finn, na większej Polak. Na 26 numerem Karol Nordin. A jedyny Szwed w dzisiejszym konkursie. 24-letni skoczek, którego oglądaliśmy już w zawodach Pucharu Świata. Bez punktów jeszcze. Piąta i szósta dziesiątka to miejsca, które w zawodach Pucharu Świata zajmował. Trzykrotnie brał udział w Mistrzostwach Świata Juniorów. No ale tam szósta dziesiątka dopiero. Także oglądaliśmy go na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, 44. W Oslo w 2011, 48 miejsce. Teraz bardzo słabo. No, Stefan Hula, Krzysztof Miętus na dwóch pierwszych miejscach. Warunki coraz gorsze, coraz mocniej pada. Te podmuchy wiatru nie sprzyjają dalekim skokom. O sporym szczęściu chyba mogą mówić Polacy, bowiem Stefan Hula 122,5 metra jako jedyny z 26 skoczków przekroczył 120 metr. Krzysztof Miętus 118 metrów. To druga odległość. Teraz 96,5 metra Karla Nordina i 24 miejsce reprezentanta Szwecji. A za chwilę kolejny z Norwegów, 25-letni Andreas Stiernen. Wczoraj w konkursie zajął ostatnie, 50 miejsce. Norwegowie, przypomnijmy, do składu na igrzyska wytypowali Bardala, Fanemela, Welte, Jakobsena i młodego, no właściwie takie objawienie tegorocznego sezonu, zawodnika Tande, tak, który pokazał się w ostatnich już zawodach i na Mamucie w Kulm i w Zakopanem z bardzo dobrej strony. Na naszych ekranach Andreas Stiernen od 2010 roku w zawodach Pucharu Świata stał na podium. Drugi w Oberstdorfie w ubiegłym sezonie, czwarty w Vikersund. Zresztą to był jego życiowy sezon w klasyfikacji generalnej. Na koniec zajął 19 miejsce. No, słyszymy, jak tam pracują te dmuchawy na rozbiegu skoczni, aby oczyścić rozbieg. A jest zielone oczyścić światło. Oczyścić tory, jest już zielone światło dla Norwegii. No i 124,5 metra. To jest odległość. Oj! Także kolejny, który troszeczkę przesadził chyba po wyjściu z progu, z tym położeniem się na nartach. No i 115 metrów Andreasa Stiernena. Minus 15 punktów. Prawie 1,3 na sekundę pod narty. Taki ten uśredniony wskaźnik wiatru ma reprezentant Norwegii. Ósme miejsce w tej chwili. Strata 19,4 punktu do prowadzącego Stefana Huli. Stefan Hula pierwszy, na drugim miejscu Krzysztof Miętus, na trzecim Kenshiro Ito, na czwartym Pascal Egloff, na piątym Norweg Vegard Svensen. Brzmi to egzotycznie. No, trzeba wprost powiedzieć, że te zawody bez gwiazd, bez czołówki, ale jest Czesmir Koziszek. Tak, oglądamy go praktycznie od początku obecnego sezonu Pucharu Świata. Bierze udział w zawodach, kwalifikuje się do konkursów, ale nie ma szczęścia, jeszcze nie wszedł ani razu do drugiej serii, nie ma pucharowych punktów. No, w tej dzisiaj chwili... też może być z tym kłopot. Tak, atak na czołowe miejsca Czesmirowi także nie wyszedł. No a to jest zawodnik, który dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi.
No był szósty w ostatnim letnim cyklu Grand Prix. Tak, rozmawiałem z Dawidem Irotkiem, który mówi o Czestmirze, że wypowiada się w samych superlatywach. Zupełnie inaczej wygląda na treningu, mówi Czestmir. Troszeczkę trzeba popracować z psychologiem sportowym. No i troszeczkę jeszcze nad techniką i to jest naprawdę materiał na bardzo dobrego skoczka. 111,5 metra, aktualnie Czestmir Korzysiek na 8 miejscu, strata 18,9 punktu do Stefana Huli. Krzysztof Miętus drugi, a to Ville Larinto. No, 23-letni Finn z Lahti próbuje odbudować swoją formę sprzed lat, no to jego kariera została troszkę zahamowana przez kontuzję. Pięciokrotnie stał w swojej karierze na podium Ville Larinto. Jedno zwycięstwo, jak pamiętamy, w Kuopio w 2011 roku. Dwukrotnie drugi, dwukrotnie trzeci w tym sezonie. Ville Larinto wspólnie z Janne Haponenem wracali powoli, trenowali. Tutaj Noriaki Kasai, imitacja. Przygotowanie się do skoku. No ale jeszcze myślę, że Noriaki ma czas na to, by wędrować w kierunku skoczni. Ten zawodnik, który w czerwcu skończy 42 lata, jest w tym sezonie liderem ekipy japońskiej. Także brawa za sportową formę. Jest to zresztą zawodnik niezwykle sympatyczny, bardzo lubiany przez kibiców na skoczniach całego świata. Piękny obrazek, kiedy Noriaki wygrał w Badmintendorf, kiedy wszyscy ci młodsi skoczkowie podchodzili, kłaniali mu się, gratulowali i oddawali szacunek wielkiemu zawodnikowi, bowiem to, co Noriaki Kasai do tej pory zdobył, był członkiem przecież wielu medalowych drużyn na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, stawał wiele razy na podium. No i to zwycięstwo naprawdę... On startował wtedy, kiedy wielu zawodników, z którymi teraz obecnie rywalizuje, nie było jeszcze na świecie. Ville Larinto cały czas czeka na zielone światło od Mirana Tepesza. Dwukrotny uczestnik Mistrzostw Świata w Val di Fiemme, 47 miejsce na dużej skoczni, 42 na normalnej. Może teraz i udało się. Jest zielone światło dla Ville Larinto i zobaczmy skok Fina. Tylko 121 metrów potrzebuje, by pokonać Stefana Hule. No, te warunki są fatalne. W tych warunkach no, to jest wręcz niemożliwe. Mission impossible, by skoczyć tak daleko, by wylądować gdzieś poza 120 metrem czy 125. Wczoraj, pamiętamy, oglądaliśmy znakomite dalekie skoki w pierwsza dziesiątka. Wszyscy powyżej 130 metrów. 136, 137, takie były odległości. A dzisiaj no to jest męka dla zawodników, męka również dla kibiców, którzy na tej skoczni, na której można, co widzieliśmy po tablicy, szybować powyżej 140 metrów, oglądają skoki na odległość 106 metrów, tak przed momentem Ville Larinto, który zajmuje 22 miejsce. No, bardzo szybko teraz zielone światło dla Norwega Grimsruda. Wczoraj 31, tuż za finałową 30. W ubiegłym sezonie punkty w Lillehammer, 28 miejsce i to były jego pierwsze w karierze punkty w zawodach Pucharu Świata. W tym sezonie jest 12 w Pucharze Kontynentalnym. Tam najczęściej go oglądaliśmy. 114,5 metra. Niskie noty od sędziów. Najwyższa to 17, a tak 4,16,5. Minus 14 punktów. No i Simen K. Grimsrud będzie w tej chwili na 9 miejscu. Za Czestmirem Korziśkiem, przed Andreasem Stiernenem. Strata ponad 19 punktów do prowadzącego Stefana Huli. Na drugim miejscu cały czas Krzysztof Miętus, a to Pascal Kellin. Kolejny ze Szwajcarów otwiera tutaj grupę zawodników, którzy w tym sezonie mają już punkty w Pucharze Świata. Błąd tutaj przy lądowaniu, kłopoty. Ale to było... To jest efekt walki o odległość. Tutaj widać, jak Pascal Kellin starał się wyciągnąć z tego skoku wszystko, co można. Do samego niemal końca. Troszeczkę musiał dostać jakiś podmuch w dolnej fazie, kiedy zaczęło go troszeczkę obracać delikatnie. I wtedy zdecydował się na lądowanie. 111,5 metra, 22 miejsce w tej chwili. No bo noty po 13,5, 14 punktów. Niestety dobrego miejsca dać mu nie mogą. 31 skoczków jak na razie. Powoli zbliżamy się do połowy pierwszej serii. Daito Takahashi, reprezentant Japonii. Wczoraj 30 miejsce w zawodach Pucharu Świata. No i były to jego pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata w karierze. Widzieliśmy także, korygował podmuchy wiatru w powietrzu. Trudne warunki dla zawodników. Za chwilę kolejny z Japończyków, Shohei Tochimoto. 107 metrów. Takahashiego minus tylko 6,7 punktu, a więc on skakał w niemal najgorszych warunkach, jak do tej pory. No i jest 19. Daleko. Stefan Kula prowadzi. Na drugim miejscu Krzysztof Miętus, Kenshiro i to na miejscu trzecim.
Przypomnijmy, Stefan Kula skakał z piątym numerem startowym. No a teraz numer 33. Shohei Tochimoto. W 2007 roku podczas Mistrzostw Świata 16 miejsce na dużej skoczni i brązowy medal w konkursie drużynowym. Poprawnie, ale pasywnie. Bardzo niska trajektoria lotu. Nie miał tak naprawdę tej poduszki powietrznej pod nartami i stąd wylądował na 108 metrze i 50 centymetrze. Minus 5,7 punktu, a więc zaczynają się zmieniać w tej chwili te warunki. Już nie ma tak mocnych podmuchów, ale ten wiatr kręci troszeczkę na Okurajamie. Stąd też te uśrednione wskaźniki. W tej chwili coraz mniej odjętych punktów mają zawodnicy. No i widzieliśmy to, Tochimoto dopiero 16, a teraz kolejny z Finów, Sami Heiskanen. Wczoraj 5 punktów za 26 pozycję w konkursie. No i proszę! Dobry, to był skok. Czyżby Sami Heiskanen odebrał prowadzenie Stefanowi Huli? Powyżej 120 metrów, 124 metry to odległość reprezentanta Finlandii. Minus 14 punktów, a więc o 1,9 więcej ma odjętych Sami Heiskanen. Noty wysokie, 3,18, 1,17,5, 1,17 i o 1,8 punktu Sami Heiskanen wyprzedza Stefana Hule. A więc Fin obejmuje prowadzenie. Stefan Hula spada na miejsce drugie, na miejscu trzecim w tej chwili Krzysztof Miętus. Trafił te dobre warunki Heiskanen, potrafił je wykorzystać. Zobaczymy, czy podobnie będzie w przypadku reprezentanta Niemiec. Dany Kłek także ma dobre warunki, także będzie miał odjęte punkty. No i proszę zobaczyć, kolejny daleki skok. Dany Kłek wczoraj 22 miejsce, najlepszy jego start w tym sezonie. Zajmuje 68 miejsce dopiero w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, no ale trudno się dziwić. 37 w Oberstdorfie, 22 teraz. Nie pojawia się za często w pierwszej kadrze Wernera Schustera, 24-letni skoczek. Trochę problemów przy lądowaniu, tutaj sędziowie na pewno odejmą nieco punktów. Ale 127 metrów. Tak, pozwala mu oczywiście objąć prowadzenie w konkursie. No i Stefan Hula na miejscu trzecim, Krzysztof Miętus czwarty, Dany Kego 11,9 punktu wyprzedza samego Heiskanena. Robert Hrgota, także prowadzący wczoraj przez długi okres Słoweniec. No ale już nie tak daleko. No nie. Przed punktem K ląduje 25-letni zawodnik. Drugi w punktacji Pucharu Kontynentalnego w tym sezonie. Wczoraj 18. W pierwszym konkursie na Okurajamie. No i to był jego najlepszy start w karierze w zawodach Pucharu Świata. Skoczek, który dwukrotnie brał udział w Mistrzostwach Świata Juniorów. Także w 2009 roku Robert Hrgota startował w Mistrzostwach Świata Seniorów, gdzie był 22 na normalnej skoczni. Martin Koch. Dobrze znana sylwetka kibicom skoków narciarskich. Doświadczony już 32-letni skoczek z Wilach. Wczoraj zaledwie 38. No, bez szans na udział w kolejnych swoich igrzyskach olimpijskich. A to mistrz olimpijski z Pradzielato w konkursie drużynowym. Mistrz świata dwukrotny tak naprawdę z Oslo i z Liberca, także w konkursie drużynowym. Tych drużynowych tytułów ma dość sporo. Martin Koch, 110 metra. Tak, on był zawsze takim mocnym, solidnym punktem austriackiej drużyny. Skakał stabilnie, no, był pewnym punktem. Rzeczywiście, brakowało indywidualnie może troszeczkę był kiedyś tej odległości. Tutaj, nawet w Sapporo, w zawodach Pucharu Świata. Było to dawno temu, w 2002 roku przed igrzyskami w Salt Lake City wygrywał to wówczas Andreas Wittfeld. No ale Austriacy później akurat ten manewr z tym rytmem startowym, ze zmianą dwukrotną strefy czasowej, bo przecież z Sapporo wrócili jeszcze do Europy, później do Salt Lake City. No nie wyszli na tym najlepiej i na igrzyskach ponieśli klęskę. Daikito, który zmierza powoli w kierunku wieży startowej. No, a Martin Koch, dodajmy, na miejscu 11. Dany Kłek na prowadzeniu Niemiec, na drugim miejscu Sami Heiskanen z Finlandii. Następne trzecie i czwarte miejsce należy do Polaków, Stefan Hula i Krzysztof Miętus. Ale czwarty Krzysztof Miętus stracił już 23,1 punktu do prowadzącego Kłeka. Roberto de la Sega, reprezentant Włoch. Na naszych ekranach 23-letni skoczek. A wczoraj ósmy po pierwszej serii, ostatecznie skończył na miejscu 25. A ten drugi skok zupełnie nie wyszedł. Można powiedzieć, po że go zepsuł. A teraz, tak jak wczoraj, pierwszy skok bardzo ładnie, daleko. Minus 12,4 punktu, ale to jest najdłuższy skok jak na razie pierwszej serii. 127,5 metra. Noty 1,18,5, 2,18, 2 razy po 17,5.
ponad metr na sekundę pod narty miał Roberto de la Sega, no i obejmie prowadzenie reprezentant Włoch. A nie, jednak na drugim miejscu o 3,3 punktu za Dany Kłekiem. Tutaj te przeliczniki siły wiatru jednak mają znaczenie, ale i tak na wielu skoczniach, no a tutaj w Sapporo w szczególności jednak trzeba trafić dobre warunki, aby poszybować daleko. A wracając do polskich wątków związanych z Okurajamą, pamiętamy trzy zwycięstwa Adama Małysza i trzecie miejsce, pierwsze zwycięstwo Adama, to było dawno, dawno temu, w 97 roku, 18 stycznia, Adam Małysz pokonał wtedy Finów Mikke Laitinena i Norwega, przepraszam, Sturle Holsterera, którzy zajęli wtedy o ex aequo drugie miejsce. Francuz Vincent de Compsavoie, doświadczony już 30-letni skoczek z Chamonix, do wczorajszego konkursu nie zdołał się zakwalifikować. No, w tym sezonie zdecydowanie nie jest w swojej szczytowej formie. Wracając do naszych akcentów, to zwycięstwa Adama w 97, potem dwa zwycięstwa w 2001 roku, trzecie miejsce w 2011 i Kamil Stoch, trzeci w 2012 w pierwszym konkursie i drugi dzień później przegrał wtedy z Daiki Ito. A to Robert Johansson. Wczoraj najlepszy z Norwegów na miejscu 20. No ale pierwszej kadry norweskiej tutaj nie ma. No i powyżej, myślę, 120 metrów. Może wyprzedzić Krzysztofa Miętusa. No, Krzysztof Miętus, przypomnijmy, na piątym miejscu w tej chwili 118 metrów. To odległość Polaka. Robert Johansson 120,5. Jak na razie tylko czterech. To jest piąty zawodnik, który pokonał granicę 120 metra. I na piątym miejscu jest Robert Johansson ze stratą 13,6 punktu do prowadzącego Danego Kłeka. O 0,6 przegrywa ze Stefanem Hulą. Norweg rozdziela Polaków. Krzysztof Miętus spada na miejsce szóste, no a jak na razie pewne miejsce w drugiej serii, jeżeli oczywiście uda się ją w tych warunkach przeprowadzić, mają Niemiec Dany Kłek, Roberto de la Sega z Włoch i Finn Sami Heiskanen. Być może tym czwartym będzie po skoku Davide Bresadoli, czwarty w tej chwili Stefan Hula. Davide Bresadola, 25 lat w tym sezonie, 13 Bielehammer, 24 w Kusamo. O, ładnie się położył w tej pierwszej fazie, głęboko. Ale trochę brakło mu chyba noszenia w drugiej fazie lotu. Tak, ja myślę, że troszeczkę zły kąt natarcia. To był poprawny skok. Tak, ale wydaje mi się, że troszeczkę zbyt duży kąt natarcia. Za bardzo te dzioby szarpnął do góry i wyhamował prędkość, którą miał na progu. Potem ładnie tutaj, pięknie technicznie leci, położony, ale ta sylwetka jakby troszeczkę bardziej był przekręcony w kierunku ze skoku. Myślę, że ta odległość byłaby lepsza. Tak, 119 metrów i tak nieźle na szóstym miejscu przed Krzysztofem Miętusem, a więc już dwóch zawodników rozdziela Stefana Hulę i Krzysztofa Miętusa. Stefan Hula czwarty, Krzysztof Miętus siódmy. A popatrzmy teraz na skok Niemca Markusa Eisenbichlera, wczoraj ósmy. No, on może tutaj skoczyć daleko. Tak się też dzieje. Brawa dla Niemca, który potwierdza swoją bardzo dobrą formę. Wygrał tutaj dwukrotnie przed tygodniem zawody Pucharu Kontynentalnego. Skoczek, który poprzednio w 2012 roku złapał swój jedyny punkcik w zawodach Pucharu Świata, gdzie zajął 30 miejsce w Oberstdorfie. Wczoraj ósmy podczas pierwszego konkursu na Okurajamie. No, teraz dzisiaj 130 metrów. Tak, on objął prowadzenie o 3,9 punktu przed swoim rodakiem Danym Kłekiem. Roberto de la Sega na miejscu trzecim. Stefan Hula piąty, Krzysztof Miętus ósmy, a to Rui Shimizu. No, coraz lepsi zawodnicy już teraz na rozbiegu skoczni, a zatem możemy oczekiwać coraz dłuższych skoków. Granicę 130 metrów przed chwilą złamał Markus Eisenbichler. No a popatrzmy, gdzie wyląduje Reruch i Shimizu. 15 wczoraj podczas pierwszego konkursu. Także powyżej punktu konstrukcyjnego. Myślę, że w okolicach 125 ponad metrów. Bardzo dobry sezon letni w 2012 roku. No i w tym sezonie także dość mocny punkt japońskiej ekipy w efekcie nominacja od trenera Tomoharu Yokohaby na igrzyska w Soczi. Minus 11,3 punktu, 127 metrów Rui Shimizu i on w tej chwili jest na trzecim miejscu. A więc Stefan Hula jest ostatnim z zawodników, który zakwalifikował się w tej chwili do serii finałowej. Krzysztof Miętus spadł na trzecie miejsce w kolejce. Popatrzmy na skok Nejcza Desmana. Słoweniec wczoraj był siódmy. I także dzisiaj potwierdza, że jest w bardzo dobrej formie. Jestem bardzo ciekawy, jak sędziowie ocenią ten skok, bo to lądowanie
noty od 17,5, od 16,5 do 18 punktów, a więc są rozbieżności w ocenie sędziów. Powiem, proszę zwrócić uwagę, tutaj w powietrzu pięknie, zresztą Słoweńcy przygotowani są w tej chwili wyśmienicie. No i to lądowanie, hop, i dopiero potem rozjechał się taki troszeczkę kradziony telemark, no, w wykonaniu podobnym stylu jak Zima Naaman. Tak, ląduje, ale jest na drugim miejscu. Oko. Strata tylko 1/10 do Markusa Eisenbichlera. To był najdłuższy skok w tym konkursie, ale po przeliczeniu not za styl i punktów za wiatr jest na miejscu drugim. A za moment powinniśmy obejrzeć Antonina Hajka, reprezentanta Czech. Oto i on, trenujący w klubie Dukla Liberec, 26-letni skoczek, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Siódmy był podczas Igrzysk Olimpijskich na dużym obiekcie. Bardzo dobry start Antonina Hajka. Dwukrotnie brał udział na Mistrzostwach Świata. Czwarty na Mistrzostwach Świata Juniorów w 2005 roku. Nierówny, niespokojny lot. No, ale poza punktem K ląduje Czech. Minus 8,7 punktu. Czy ten wiatr nie sprzyjał mu aż tak bardzo. I pół metra. No, miał wypadek, który zahamował troszkę rozwój jego wspaniałej kariery. Na szczęście wrócił i do zdrowia, i do skakania. Tak. Metra. Szóste miejsce w tej chwili. 13 punktów straty do Markusa Eisenbichlera. Stefan Hula w tej chwili na miejscu 8. Krzysztof Miętus na miejscu 11. No, bez względu na to, czy będzie druga seria, będą punkty Pucharu Świata dla Stefana Huli w tym sezonie i z tego się na pewno cieszymy. A teraz kolejny z Czechów, 29-letni Łukasz Chlawa. Wczoraj 16. No tak, ale zakopanym 46. Brak stabilizacji jeszcze ta forma. No i teraz także błąd przy wyjściu z progu, troszeczkę mocniej odbił się z jednej nogi, ale walczył odległość do końca i w okolicach 125 metra wylądował reprezentant Czech. 127,5 nawet. Łukasz Chlawa, 29-letni skoczek. 16 miejsce wczoraj to najlepszy jego start w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. A ma na swoim miejscu, na swoim koncie miejsce na podium. Był trzeci w Lahti w 2012 roku. Łukasz Chlawa czwarty, a za chwilę Francuz Ronan Lamy-Chapuis. W tej chwili nadzieja francuskich skoków, 20-latek, kuzyn słynnego Jasona Lamy-Chapuis, mistrza olimpijskiego z Vancouver w kombinacji norweskiej, trzykrotnego mistrza świata, tak. Trzykrotnego także zdobywcy Pucharu Świata. Ronan Lamy-Chapuis wczoraj najlepszy występ w karierze, 11 miejsce. No, dopiero w tym sezonie zdobywał swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata, w Wiśle w Zakopanem i wczoraj w Sapporo. No i proszę. Troszeczkę za bardzo odchylony. Oj, to nie był udany skok Francuza. Błąd przy wyjściu z progu i już doskonale wiedział Ronan, że z tego skoku nic nie będzie. Kiedy rozmawia się z zawodnikami, mówią wprost, już w momencie wyjścia z progu wiadomo, czy skok będzie dobry, czy tak naprawdę widać, już nie ma o co walczyć. Często po reakcji trenerów, którzy znajdują się w tym tak zwanym gnieździe trenerskim, którzy właśnie widzą dobrze próg skoczni, oni nawet nie widzą dokładnie miejsca, gdzie zawodnik ląduje, ale już po wyjściu z progu są w stanie ocenić, czy skok będzie dobry, czy zły. Krzysztof Miętus, drugi w kolejce oczekujących na ewentualną kwalifikację do serii finałowej na 12 miejscu. Stefan Hula jest 9, prowadzi cały czas Markus Eisenbichler, a to Yuta Watase, reprezentant Japonii. Popatrzmy na skok Japończyka. Walczył do samego końca, 130 metrów musiałby osiągnąć, by walczyć z Markusem Eisenbichlerem, 126, 4 metry bliżej, minus 9,4 punktu, noty 4 razy 17,5, 1,18. Ale bardzo poprawny skok tego doświadczonego 31-letniego skoczka, gdy wczoraj 17 w konkursie. O 31 lat od 99 roku tak naprawdę w zawodach Pucharu Świata Yuta Watase. No a tylko dwukrotnie w karierze wskoczył do pierwszej dziesiątki zawodów Pucharu Świata. Teraz na 7 miejscu Michał Maksim Oćkin. Proszę zwrócić uwagę na tego młodego Rosjanina. Bez respektu dla wielkich mistrzów. Świetnie czujący się na skoczni. No i teraz Maksim Oćkin! Brawo! Wczoraj świetnie, a dzisiaj 136,5 metra. Najdłuższy jak na razie skok. Oczywiście niskie noty to lądowanie bez telemarku. Minus 13,6 punktu. No i przyznam się szczerze, że z wielką ciekawością będę patrzył na występ tego chłopaka podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mam wrażenie, że ten 20-latek z Nizhnego Nowogrodu wystraszył się trochę odległości. Jest oczywiście pierwszy. Telemarku i chyba nieco szybciej mógł jeszcze tutaj nawet powalczyć o odległość, ale jest zdecydowanym jak na razie liderem. O 3,8 punktu przed Markusem Eisenbichlerem, o 3,9 przed Nate'em Desmanem.
Stefan Hula na miejscu 11, Krzysztof Mięcus w tej chwili na miejscu 14. A na platformie startowej reprezentant Austrii Manuel Fetzner, 28-letni zawodnik, 14 we wczorajszym konkursie. No, raczej już bez szans na miejsce w skacze Austrii na igrzyska. Myślę, że jury pewnie podebatuje troszeczkę, co zrobić po skoku kolegi Maksim Oczkina, bo tak, chyba biorą w tej chwili tak, pod rozwagę, czy nie obniżyć rozbiegu. Tylko 3,5 metra bliżej od rekordu, oficjalnego rekordu skoczni, chociaż w tej chwili wiatr znowu zaczyna dawać się we znaki. Na czwartym, piątym, szóstym i siódmym punkcie pomiarowym przekracza dopuszczalne normy. W tej chwili na wszystkich siedmiu po dmuchach do 4,5-5 metrów na sekundę. Może za moment zobaczą Państwo grafikę, jeżeli chodzi o wiatr. No, w tej chwili jak gdyby się delikatnie uspokoiło, chociaż znowu zapalają się te czerwone wskaźniki, ponad 4,5 metra na sekundę. No, Manuel Fetner po raz kolejny siada na belce startowej. Na razie żółte światełko zapalił Miran Tepesz, czekamy na zielone. 45 sekund świeci się żółte światło, jeżeli w ciągu 45 sekund nie zapali się zielone, zapala się automatycznie czerwone, które oznacza, że zawodnik musi opuścić belkę startową. No bardzo jesteśmy ciekawi, czy Aleksander Pointner nominuje na igrzyska w Soczi Tomasa Morgensterna, który cały czas przechodzi rehabilitację po upadku na Soczi. Może teraz? No tutaj teraz na podglądzie, na wiatr, wszystko jest w porządku. Powinno więc być zatem zielone światło. Jest i Aleksander Dis machnął chorągiewką. 128 metrów. Manuel Fetner na rozwieku. 128 metrów to odległość, którą powinien osiągnąć, by walczyć o prowadzenie w konkursie. No nie ma tej odległości, ale... Na szczęście ustał ten skok, chyba były problemy przy lądowaniu. Minus 6,3 punktu, 125 metrów Manuela Fetnera. Cały czas Michał Maksimoczkin na prowadzeniu. 136,5 metra, trzech skoczków. Przekroczyło na razie granicę 130 metrów. To Maksimoczkin, Eisenbichler i Desman. Oni są na pierwszym, drugim i trzecim miejscu. Ze sporymi problemami wylądował Manuel Fetner, który jest w tej chwili na miejscu dziewiątym. Strata 14,9 punktu do Michała Maksimoczkina. A 51 numer to Ole Marius Ingvaldsen. Norweg niedawno piąty w mistrzostwach swojego kraju na dużym obiekcie, ale to okazało się zbyt mało, aby awansować do kadry na igrzyska w Soczi. Podobnie jak 71 punktów Pucharu Świata wywalczonych w tym sezonie. No najlepszy jego start w tym sezonie, 9 miejsce w Engelbergu. To życiowy sukces. No i teraz Ole Marius Ingvaldsen słabo. No tu jakby chciał potwierdzić słuszność trenera Sztekla. Słuszność wyboru, jeśli chodzi o kadrę na igrzyska. No nie mógł inaczej wybrać Aleksander Sztekl, naprawdę patrząc na skoki całej kadry, szerokiej kadry reprezentacji Norwegii, tych, których wybrał, no to najmocniejsze w tej chwili punkty. No choć oczywiście w Norwegii nie ustaje dyskusja, czy słuszna była nominacja dla Andersa Jakobsena, którego forma jeszcze nie jest tak do końca ustabilizowana, i czy nie powinien jechać Tom Hilde zamiast Tandeko. No tak, ale tutaj, no właśnie, to jest dyskusja, czy wziąć zawodnika, który jest doświadczony i ma już na swoim koncie starty na imprezach rangi mistrzowskiej, wierząc, że jeszcze jest troszeczkę czasu, by popracować nad formą, to Karl Geiger w powietrzu, czy też postawić na tego, który w tej chwili prezentuje bardzo wysoką formę, dobrą, no ale jeszcze bez doświadczenia w startach na imprezach najwyższej rangi. 127 metrów Karla Geigera będzie wysoko w klasyfikacji. 130 potrzebowałby walczyć z Michałem Maksimoczkinem. Ale bardzo poprawny skok. Karl Geiger od początku tego sezonu prezentuje dość stabilną formę. Wczoraj po pierwszej serii był nawet czwarty. Ostatecznie wylądował na miejscu 13. Dzisiaj także na razie na tym etapie rywalizacji zajmuje czwartą lokatę. Za chwilę Manuel Popinger, który pokazał się z dobrej strony podczas turnieju czterech skoczni. No, mówiło się nawet wśród trenerów austriackich, że ma duże szanse, aby pojechać na igrzyska do Soczi. No, ale wczoraj tego nie potwierdził, dopiero 23. No, Aleksander Pointner, tak jak mówię, mają czas do 27 stycznia i oni postanowili wykorzystać, sprawdzić wszystkie opcje, wszystkie możliwości. Aleksander Dis, proszę zwrócić uwagę, jak wieje w poziomie niemal ta chorągiewka trzymana przez trenera, asystenta Aleksandra Pointnera. Manuel Popinger, on zawsze sygnał teraz wyraźny, że ma opuścić belkę startową Popinger. On od paru lat skakał właśnie Popinger w Bischofshofen na koniec turnieju czterech skoczni. Tak było i tym razem. No i w Bischofshofen zajął 33 miejsce, ale później w Tölpitz Bad Mittendorf dwa znakomite starty. 12 i 8 miejsce. Uskrzydlony troszeczkę, 22, później w Wiśle, 27 w Zakopanem, 23 w Sapporo. Tutaj już nieco obniżył loty
Manuel Popinger. No ale to jest zawodnik, który ma 24 lata. W zawodach Pucharu Świata, to o czym wspominałem, incydentalne starty od 2011 roku. W tym sezonie zwycięstwa w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu, a również dwukrotnie trzeci w Rennes, drugi w Engelbergu. A to, no nie powiemy, że tłumy kibiców na Okurajamie. Ale z reguły tak tutaj bywa właśnie na tych zawodach Pucharu Świata w Sapporo, w tym drugim porannym niedzielnym konkursie. Znacznie więcej widzów przychodzi w sobotę na konkurs wieczorny. Na dobrą sprawę można obserwować z centrum miasta rywalizację zawodników, bowiem ta skocznia jest bardzo ładnie położona. Obok. Blisko centrum miasta, podobnie jak Wielka Kroki w Zakopanem. No i po raz kolejny Manuel Popinger zadowi się na belce startowej. Już w tej chwili z wiatrem wszystko powinno być w porządku. Bardzo szybko zielone światło zapalił Miram Tepesz. Nie zdążył nawet dobrze tam usadowić się na tej belce startowej Popinger. I zobaczmy skok Austriaka. Dość długo trwała przerwa. No ale mimo tego niezła prędkość na progu. No, poza punktem K ląduje skoczek austriacki. No ale nie dość daleko, aby wmieszać się tutaj do walki o czołowe pozycje. No potrzebował 130 metrów, by walczyć z Michałem Maksymoczkinem. Rosjanin na prowadzeniu, 136,5. Imponująca odległość młodego Rosjanina. Popinger w tej chwili na 10. miejscu. Strata 12,6 punktu do prowadzącego Maksymoczkina. Polacy, Stefan Hula na miejscu 14. A Krzysztof Miętus aktualnie na miejscu 17. Polak jest pierwszy oczekujący w kolejce na ewentualną kwalifikację do serii finałowej. Gregor de Schwanden, reprezentant Szwajcarii, skoczek o bardzo dużym potencjale. No, od kilku już sezonów mówi się właśnie, że nie do końca ten swój potencjał wykorzystuje. Znowu mocno wiejący wiatr, znowu na czerwono zabarwione wskaźniki i myślę, że za moment dostanie sygnał, by zejść z belki startowej Gregor de Schwanden. W tej chwili wprawdzie podmuchy wiatru to do 2,5 metra na sekundę, ale gwałtownie się zmienia, bardzo gwałtownie zmienia się ten wiatr. No i tak jak wspomniałem, de Schwanden musi opuścić belkę startową. Proszę zwrócić uwagę, tutaj już przestało tak bardzo sypać. Służby odpowiedzialne za utrzymanie tych mrożonych torów najazdowych cały czas w pełnej gotowości i pracują bardzo mocno. Gregor de Schwanden, 22-letni skoczek, 27 lutego skończy 23 lata. Jak na razie bez osiągnięć na arenie międzynarodowej. No ale odetchnęli Szwajcarzy z ulgą. Jest ktoś, kto z kim można wiązać pewne nadzieje na starty w zawodach Pucharu Świata. To młody skoczek obiecujący, również dysponujący znakomitymi warunkami fizycznymi. Nie wiem, czy nie najwyższy w gronie chyba startujących skoczków, Gregor de Schwanden. Ze startujących obecnie najwyższy, tak. Kiedyś był tym Florian Lig, jak pamiętamy, no obecnie skoczek austriacki. Trenujący, jeden z trenerów tych centrów, które w Austrii są, prawda, Innsbruck, Bergisel, Villach, Salzburg, tam w tych centrach treningowych właśnie pracują między innymi Heinz Kutin, który w Villach indywidualnie z Tomasem Morgensternem pracuje, tak również Florian Ligl, którego mieliśmy okazję oglądać podczas turnieju czterech skoczni już w gnieździe trenerskim. No i popatrzmy, Gregor de Schwanden. Poprawny skok, można powiedzieć. To lądowanie takie mięciutkie, praktycznie bez wysiłku. Pamiętam takim skoczkiem, który zawsze budził mój podziw, jeżeli chodzi o lądowanie. Takie wyglądało jakby zupełnie od niechcenia, bardzo płynne. Tak jak w tym momencie zrobił to Gregor de Schwanden, był Georgi Szpet, reprezentant Niemiec, który podczas tegorocznego turnieju czterech skoczni oficjalnie zakończył karierę i pożegnał się z kibicami. No a de Schwanden 120,5 metra, aktualnie na 14 miejscu. Strata 19,4 punktu. Wyprzedził Stefana Hulę. Maksymoczkina przed Stefanem Hulą. Stefan Hula na 15 miejscu. Tomas Naglic, reprezentant Słowenii, wczoraj 12. Zresztą 36 w punktacji Pucharu Świata. Ostatnie dwa konkursy Tomasa Naglica, rewelacyjne 8 w Zakopanem, 12 podczas pierwszego konkursu na Okurajamie. A teraz, także nieźle. Bardzo ładny skok reprezentanta Słowenii. No i tutaj Goran Janusz, no, ma mały orzech do zgryzienia, Tepesz w słabszej formie. Czy Naglic nie wystąpi w konkursie drużynowym na igrzyskach w Soczi? No, będą, myślę, rywalizować do końca, a o wszystkim będą, tak mi się wydaje, decydowały treningi już podczas wizyty zawodników w Soczi.
tuż przed konkursem. Dużo tego czasu nie będzie tak naprawdę na decyzję. Tomasz Nagwis 129 metrów na piątym miejscu, minus 10,6 punktu i 6 punktów za Michałem Maksimoćkinem. Michał Maksimoćkin, Markus Eisenbichler, Nate Desman. Taka jest pierwsza trójka. Stefan Hula aktualnie na miejscu 16. Krzysztof Miętus na miejscu 19. No, i w cały czas oczekuje jest, tak, na potwierdzenie w miejsca 30. A teraz zawodnik, który wczoraj zajął drugie miejsce za Peterem Prewcem, Jernej Damian, doświadczony już 30-letni skoczek. Do tej pory jego najbardziej ulubioną skocznią była skocznia w Willingen, gdzie zajmował już miejsca na podium w poprzednich sezonach. Jest zielone światło, machnął Goran Janusz chorągiewką, Jernej Damian na rozbiegu. Możemy spodziewać się dalekiego skoku. Popatrzmy na Jerneja Damiana. No i tak jakby na potwierdzenie moich słów odpalił bardzo mocno z progu Jernej Damian. No nie wiem, czy to nie jest najdłuższy skok, 136,5 metra Maksimoćkina, 138 metrów teraz Jerneja Damiana. 2 metry bliżej od rekordu skoczni, ale minus 15,2 punktu. Niskie noty od 16 do 17,5 punktu, a więc no tak, ten rozrzut to lądowanie też bez dość telemarku. Spory. No Jernej Damian. Ale świetna forma Damiana. Ale cieszy się, bawi się, czerpi wielką radość ze skakania, to niezwykle istotne. Tuż przed igrzyskami taka forma. Oj, tak, miał oj. Bardzo słaby początek sezonu. Przecież Damian nie mieścił się w kadrze Słowenii na zawody Pucharu Świata. Ale jednak tutaj wypracował dobrą dyspozycję na koniec stycznia. No jaki Kasai przed momentem. A to już Andreas Kofler. Walczący o miejsce w składzie ekipy austriackiej na igrzyska. Wczoraj 6. Teraz także ładny skok reprezentanta Austrii. Bardzo daleko, jeszcze dalej wylądował od Jerneja Damiana. 138 metrów. Andreas Kofler ile? 140 metrów, a więc wyrównany oficjalny rekord skoczni Roara Lyokeusoja. No brawa dla 29-letniego Andreasa Koflera. Minus 15,4 punktu. Noty także stosunkowo niskie, no ale to no, lądowanie. Także lądowanie bez telemarku. No i Kofler na pierwszym miejscu. 2,9 punktu przed Jernejem Damianem. Na miejscu trzecim Michał Maksimoćkin. I co zrobi jury? No chyba obniży jednak rozbieg. Wczoraj było podobnie. Pierwszy skok Andreasa Koflera znakomity. Daleki, bardzo ładny. Zdeklasował wtedy Popingera, ale ten drugi spowodował, że zanotował dość spory lot w klasyfikacji. No i proszę, 57 skoczków już za nami. Dziesiątka najlepsza pozostała jeszcze na górze. Kofler, Damian, Maksimoćkin to pierwsza trójka. Eisenbichler, Desmond Geiger to zawodnicy teraz zajmujący miejsca od 11 do 20. Stefan Hula na razie na miejscu 18, a zatem no, gwarantującym pucharowe punkty. No i Krzysztof Miętus na miejscu 21, niestety pierwszy w kolejce oczekujących na ewentualną kwalifikację. No ale już pozostała ta najlepsza dziesiątka. Czy ktoś tu może aż tak zepsuć, by wylądować na 22 bądź 3 miejscu? No, trzeci z naszych reprezentantów, Bartłomiej Kusek, niestety dopiero 49, jak widzieliśmy, nawet w klasyfikacji za oboma skoczkami rumuńskimi. Na razie Nicolas Maillet na miejscu 57, no ale odległość 79,5 metra. Jak najbardziej. Teraz jeszcze oglądamy skok aktualnego lidera Andreasa Koflera. No myślę, że tymi skokami tutaj właśnie w Sapporo przekonał trenera Aleksandra Pointnera, że powinien go zabrać do Soczi. No zobaczymy, jaką decyzję. Sam jestem bardzo ciekawy, jaką decyzję podejmie. No i rozpoczynamy tę najlepszą dziesiątkę, która zawodów oczywiście klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, która pojawiła się w Sapporo. Stefan Kraft. No i nieco powyżej 120 metrów. Przypomnijmy, Andreas Kofler 140, ale miał odjętych aż 15,4 punktu. Cały czas. No i 15 belka startowa. A więc obniżona po skoku Andreasa Kofflera. 4,5 punktu dodatkowo. O 1 z 16 na 15. Obniżono belkę startową. No i Stefan Kraft na miejscu 9 w tej chwili. No, zrozumiała decyzja jury, bo przecież teraz skacze najlepsza dziesiątka zawodników w tym konkursie. A tutaj skoki na tak dużą odległość już stanowiły pewne niebezpieczeństwo dla zdrowia zawodników. No tutaj Kiito bardzo często pokazuje nam realizator japońskiego skoczka. On i Noriaki Kasai, który siedzi tam w fotelu. Peter Prewc, wczorajszy triumfator, aktualnie lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest już zielone światło dla Michaela Neumayera, 35-letniego skoczka z Niemiec. No i także ładny skok zawodnika, który przegrał z Andreasem Wankiem rywalizację o miejsce w ekipie na Soczi. 133,5 metra.
także bardzo dużo będzie miał odjętych punktów, aż 15,2 metry i 30 na sekundę pod narty. Prędkość wiatru to uśredniony wskaźnik. No i jest na trzecim miejscu w tej chwili Michael Neumayer. Kofler, Damian Neumayer, ex aequo z Michałem Maksymoczkinem na miejscu trzecim. Markus Eisenbichler piąty, Nate Desmond na miejscu szóstym. No ma szczęście tutaj Neumayer do tych miejsc ex aequo. Wczoraj aż trzech zawodników ex aequo na miejscu ósmym. Po pierwszej serii, tak? Nie, na zakończenie wczorajszego konkursu. A już kolejny na rozbiegu, Wolfgang Leutz. Wczoraj bez pucharowych punktów, poza 30. 14 punktów w tej chwili. No skok dobry. Oczywiście w okolicach 125 metra, nawet 3 metry dalej, 128 metrów. Minus 13,7 punktu. Ci dobrzy zawodnicy, doświadczeni, potrafią wykorzystać te dobre panujące w tej chwili warunki. Na aż ósmym miejscu Leutz. 10,4 punktu straty do Kofflera. O 0,1 wyprzedził Tomasa Naglica. No a za chwilę zawodnik, który tutaj na Okurajamie już od kilku sezonów skacze znakomicie. Między innymi wygrał dwukrotnie konkursy przed rokiem. Reprezentant Czech Jan Matura. Stefan Hula na miejscu 21. Krzysztof Miętus aktualnie 24. Jest już zielone światło dla 34-letniego Czecha. No nieco niższa prędkość na progu od zawodników, którzy skakali przed nim, ale także do końca walczyło o odległość. Był też zaznaczony telemark, a zatem myślę, że będzie wysoko. 131,5 metra. On potrzebował 132 do tego, by nawiązać walkę z Andrasem Kofflerem. Tylko 10,1 punktu odjęte. Przypomnijmy, 15,4 miał odjęty Andras Koffler. 1,19 w ocenie skoku Jana Matury. 2 razy 18,5, 2 osiemnastki. No, jest na ex aequo. Na pierwszym miejscu z Andrasem Kofflerem Jan Matura. Obaj mają łączną notę 131 punktu. No, dodajmy, że po skoku Andreasa Kofflera obniżono rozbieg. To daje dodatkowe 4,5 punktu. I już na rozbiegu jest Jurij Tepesz ze Słowenii. Bardzo wrażliwy na warunki, w jakich trzeba skakać, Jurij Tepesz. No i tutaj także słabo. No nie, nie ma formy. Nie ma formy Jurij Tepesz. To nie jest przypadek. Wczoraj był dopiero 29. Z najwyższym trudem zmieścił się do serii finałowej. No a dzisiaj będzie daleko poza 30. Dobrze latał w Bad Mittendorf. Ale to oznacza, że będą punkty dla Krzysztofa Miętusa. Tak, dobrze latał w Bad Mittendorf. Dwukrotnie siódmy, trzeci na dzień dobry z pucharem, z sezonem w Klingenthal. A teraz 26 miejsce. A więc Krzysztof Miętus, jeżeli będzie druga seria, to w niej wystąpi. No i reprezentant Japonii, bardzo często pokazywany. Daiki Ito, wczoraj piąte miejsce. Był w tym sezonie na podium, trzeci w Lillehammer. 132,5 metra. To odległość, jaką musi osiągnąć Daiki Ito, jeżeli chce walczyć z Maturą i z Kofflerem o prowadzenie. Nie ma tej odległości. Za krótko. Będzie w czołówce, ale nie będzie w tej chwili na pierwszej pozycji. 128,5 metra. Minus 12,6 punktu. Plus 4,5 za skrócony rozbieg, bowiem przypomnijmy, ci zawodnicy jadą ze skróconego rozbiegu. No i na ósmym miejscu w tej chwili Daiki Ito. Wygrywał tutaj dwukrotnie 2 lata temu. Wczoraj piąty, dzisiaj tak, na razie na miejscu. O tych zawodnikach, którzy ustrzelili tutaj dublet w zeszłym roku Matura, 2 lata temu Ito, w 2008 roku Morgenstern, no i w 2001 roku Adam Małysz, a to Taku Takeuchi. 132 metry. Nie ma tej odległości. A widzieliśmy prędkość na progu poniżej 88 km na godzinę. Tomoharu Yokokawa, trener reprezentacji Japonii, który bacznie obserwuje poczynania swoich podopiecznych. 124,5 metra, tylko minus 10,4 punktu za wiatr, no, plus 4,5 za skrócony rozbieg. No, Taku Takeuchi też przechodzi mały kryzys formy. On znacznie lepiej prezentował się na początku sezonu, kiedy był jeszcze w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. Teraz drugi w dziesiątki. Czwarty wczoraj 21, dzisiaj na razie 15. A więc obniżył loty w tej drugiej części sezonu. No i Robert Kraniec. Po nim będziemy oglądać Noriakiego Kasajego i na koniec Petera Prewca. Robert Kraniec wczoraj tuż za podium, na czwartym miejscu. A dzisiaj... No a dzisiaj poszybował blisko tej granicy, tej czy zielonej linii komputerowo wyrysowanej na monitorze, która wyznacza to miejsce, które jeżeli przekroczy je skoczek, być może obejmie prowadzenie. 126 metrów. Wydaje mi się, że raczej przed zieloną linią wylądował Robert Kraniec. No i jest, aby być na podium miejscu dzisiaj, będzie musiał jednak, będzie musiała dojść do skutku druga seria. Ex aequo na szóstym miejscu z Markusem Eisenbichlerem. Strata 8,3 punktu do prowadzących Matury i Kofflera.
No i czy podobnie jak wczoraj honor Japończyków ratował będzie Noriaki Kasai? Popatrzmy na skok doświadczonego, blisko już 42-letniego Japończyka. Nie ma go jeszcze na platformie startowej, czeka na zapalenie żółtego światła, bo wiatr na skoczni znów się wzmógł powyżej tego korytarza określonego przez jury. W tej chwili czeka Noriaki Kasai. Te podmuchy wiatru w tym momencie na wskaźnikach naprawdę nie są duże. To jest około metra na sekundę. No ale mimo wszystko proszę zobaczyć Noriaki. Legend, absolutnie się z tym zgadzamy. Prawdziwa legenda skoków narciarskich. 16 pucharowych zwycięstw. 48 razy na podium zawodów Pucharu Świata, po raz ostatni właśnie wczoraj, kiedy to zajął trzecie miejsce. No tak, a medalistą Mistrzostw Świata w lotach był już przecież 22 lata temu. Znakomity start podczas lotów w Bad Mittendorf. W pierwszym konkursie zwycięstwo, a w drugim konkursie stał na najniższym stopniu podium. No bardzo i długa kariera Noriakiego Kasai. No szczęśliwie omijały go poważne kontuzje. W czasie tej kariery widzimy te olimpijskie kółka, bo to przecież olimpijski obiekt Okurayama w Sapporo tutaj w 1972 roku. No troszkę oczywiście ta skocznia później kilkakrotnie była modernizowana, ale wówczas w 72 111 metrów uzyskał tutaj Wojciech Fortuna i to była wówczas odległość, którą znokautował rywali w pierwszej serii tamtego olimpijskiego konkursu. A wracając do Kasaiego, to zwycięstwo w Bad Mittendorf także ustanowił rekord jak gdyby tego powtórzenia pierwszego miejsca od ostatniego zwycięstwa. 10 lat w 2004 roku, kiedy wygrał w Park City w Stanach Zjednoczonych. Po 10 latach w 2014 roku znowu wygrał konkurs w Bad Mittendorf, mając ponad 41 lat. Portale internetowe już spekulują, że za tydzień w Willingen zakończy karierę Martin Schmidt. No ale także nie potwierdza tego sam zawodnik. Legend skoków narciarskich, zawodnik na razie tego nie potwierdza. Ja przyznam się szczerze, Niemcy bardzo dużo mówili o zakończeniu kariery Martina Schmidta już podczas noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen i tam pojawiły się transparenty Martin dziękujemy, Martin brawo. Rozmawiałem ze Stefanem Horngacherem, który indywidualnie jakby współpracuje z Martinem Schmidtem. Zapytałem Stefana, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zakończenie kariery. Stefan powiedział, Martin sam musi podjąć taką decyzję. Takiej decyzji jeszcze nie podjął. No więc czekamy na oficjalne decyzje Martina Schmidta. A tymczasem czekamy na skok Noriakiego Kasai. Bardzo szybko Milan Tepesz zapalił zielone światło. Japończyk już jest w powietrzu. No widzimy tutaj walczy trochę z podmuchami wiatru. No i to nie będzie tak daleki skok, jak oczekiwaliby tego kibice. No nie będzie podium dla Kasaiego. Tym razem 123,5 metra, minus 5,1 punktu, 129,5 potrzebował do tego, by ewentualnie walczyć z Maturą i Kofflerem o pierwsze miejsce. No i Noriaki Kasai, na którym miejscu? Ta strata na 13 w tej chwili. Japończyk 10,9 punktu do prowadzących Jana Matury i Andrasa Kofflera. Czech i Austriak ex aequo na pierwszym miejscu. Na trzecim Jernej Damian. Na czwartym ex aequo Neumayer i Maksim Ociki. No i pozostał nam już tylko Peter Prevc, reprezentant Słowenii. No i aktualny lider Pucharu Świata wydarł wczoraj Kamilowi Stochowi, można powiedzieć, tę pozycję lidera, ten żółty plastron. O 11 punktów w tej chwili wyprzedza. No, ale troszeczkę Kamil oddał bez walki, prawda? Ten, no bo Kamila nie ma w wczoraj Saboru, go tutaj tak nie było. Natomiast Peter Prevc bardzo to umiejętnie wykorzystał. Wczoraj rzeczywiście był zdecydowanie najlepszy i w pierwszej, i w drugiej serii był jedynym zawodnikiem, który dwukrotnie przekroczył granicę 130 metrów. W tym sezonie już sześciokrotnie na podium zawodów Pucharu Świata. Pierwszy w Teplitz Bad Mittendorf i wczoraj triumf Sapporo. Drugi także w Bad Mittendorf, drugi w Zakopanem i w Bischofshofen, trzeci w Oberstdorfie. W poprzednim sezonie drugi w Planicy i trzeci, a więc tych miejsc na podium ma już w swojej karierze Peter Prevc 8, a ma dopiero 21 lat. Bardzo utalentowany. No ale Słoweniec widzimy, dzisiaj nie startuje w żółtym plastronie, startuje w tradycyjnym numerze 67. To chyba były numery przygotowane na kwalifikacje. Na kwalifikacje. No i popatrzmy, Peter Prevc.
Bardzo ważny skok. No, ale nie tak powyżej, dalek, ja bym objąć prowadzenie. Powyżej 120 metrów, 128,5. To była odległość, jakiej potrzebował Peter Prefc, by ewentualnie, wspominamy o tym cały czas, walczyć z Maturą i Kofflerem o pierwsze miejsce. Tej odległości nie ma, 124 metry tylko. Minus 4,1 punktu będzie miał dodanych 4,5, a więc ta łączna rekompensata to będzie plus 0,4 dla Petera Prefca, ale Matura, Koffler. No i dopiero na 9. miejscu Peter Prefc. A więc po pierwszej, jestem bardzo ciekawy, czy jedynej serii, Jan Matura, Andreas Koffler ex aequo na pierwszym miejscu. Ta walka o zwycięstwo będzie, więc jeżeli będzie druga seria, zapowiada się niezwykle ciekawie. Na razie widzimy, troszkę nasiliły się opady śniegu. Mamy w 30. będą punkty dla dwóch naszych reprezentantów. Na razie ex aequo na miejscu pierwszym Matura i Koffler, Damian Neumayer, Maksim Oczkin, Kraniec. Proszę zobaczyć, ex aequo pierwsze, ex aequo czwarte, ex aequo szóste. Tak, bardzo tutaj ciasno w czołówce tych zawodów. Miejsce od 11 do 20. Geiger, Lloyd, Naglić, Kasai, Kek, Kraft. Miejsca. No i Polacy na miejscu 27. Stefan Hula, 4 punkty do klasyfikacji Pucharu Świata i 30. Krzysztof Miętus. Oczywiście dzielimy te punkty w sytuacji, gdyby z drugiej serii nie było, bo być może ta druga seria jednak się odbędzie, a Polacy nawet poprawią swoje pozycje. A więc na razie tyle. Jest informacja, że ma być druga seria, a więc oddajemy głos do studia. Sportowe emocje zapewnia Hyundai. Oficjalny partner Pucharu Świata w skok i nocy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Opokan. Bez bólu przez cały dzień i całą noc. Ponownie witamy widzów programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Za nami seria otwierająca, długa seria, bo zobaczyliśmy w niej 67 zawodników. Seria otwierająca zawody niedzielne konkursu indywidualnego w Sapporo. No i nie mamy takiej kalki tego, co wydarzyło się wczoraj. Mamy oczywiście Jerneya Damiana w tej chwili w pierwszej trójce, ale proszę zobaczyć, Jan Matura, Andreas Koffler ex aequo na pierwszym miejscu, Neumayer w tej pierwszej trójce, czwórce na dobrą sprawę, a Kasai i Prefc mogą mieć sporo pretensji do siebie, chociaż te różnice są bardzo niewielkie. Tu się jeszcze może sporo wydarzyć, a mamy zapowiedź drugiej serii. Mamy zapowiedź drugiej serii. Warunki delikatnie mówiąc nie rozpieszczają zawodników. No no, trudne decyzje też ma Miran Tepesz, czy puszczać, czy nie. Dlatego widzieliśmy parę razy, zawodnicy ściągani byli z belki. Porównajmy, tu się wszystko może wydarzyć. Porównajmy sobie skoki te najdłuższe. Jerneya Damiana i Andreasa Kofflera. Proszę zobaczyć, jak to porównanie wypadnie. No, Jerney Damian skakał wczoraj, Andreas Koffler także bardzo dobrze. Dzisiaj to potwierdzają, pokazują, tak, świetne że są skoki, w świetnej dyspozycji. Odległościowo obaj lądowali, wiadomo, bez telemarku. No, jest to odległość już bardzo, bardzo daleka. No i tam rzadko który zawodnik przy 140 mecze podchodzi do lądowania telemarkiem. Ten zawodnik, Jan Matura, to jest niespodzianka w dwóch zdaniach? Nie. Jan Matura w zeszłym roku właśnie tutaj odniósł swoje pierwsze zwycięstwa w Pucharze Świata i potem tak dobrze się już prezentował. Także uważam, że tutaj dobry skok Janka Matury. Za chwilę początek finałowej serii, a zatem przenosimy się do naszych komentatorów. Sebastian Szczęsny, Stanisław Snopek. Pozostańcie Państwo z nami. Hyundai, oficjalny partner Pucharu Świata w skokach narciarskich i sponsor programu. I ponownie wracamy na skocznię Okurayama w Sapporo. Przed nami druga seria konkursu zaliczanego do punktacji Pucharu Świata. 18 zawody w tym sezonie. Nie odbyły się zawody w Kusamo. One zostały przeniesione do Lahti. To już potwierdzono. Tam odbędzie się dodatkowy konkurs 28 lutego. A drugą serię rozpoczyna reprezentant Polski Krzysztof Miętus. Po raz pierwszy w tym sezonie Zakopiańczyk zdobędzie punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. No a ile tych punktów będzie, zobaczymy, czy uda się tę 30. lokatę poprawić. Po raz 24. w karierze będzie punktował w zawodach Pucharu Świata Krzysztof Miętus. W pierwszej serii 118 metrów. Dwóch biało-czerwonych zobaczymy. Na 27. miejscu po pierwszej serii był Stefan Hula. A przypomnijmy czołówkę. Ex aequo Jan Matura i Andreas Koffler na miejscu pierwszym.
ale bardzo niewielkie różnice w czołówce. Tuż za nimi na trzecim miejscu Jernej Damian, dalej Neumayer i Maksim Oczkin, egzekwo na miejscu czwartym, Kraniec i Eisenbichler, egzekwo na miejscu szóstym. Lider Pucharu Świata Peter Prewc na miejscu dziewiątym, ale traci zaledwie 0,6 punktu do szóstych Krańca i Eisenbichler. Widzimy zawodników, którzy powoli przygotowują się do startu. Krzysztof Miętus, 15. platforma startowa. A więc ta sama, z której kończono serię pierwszą, z której skakała ostatnia dziesiątka. Oj, popularny Tytus, jak wołają na niego koledzy, sadowi się na belce startowej. 22-letni skoczek z AZS-u Zakopane. 118 metrów. No i skok po pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata. No, gdzieś zniknął nam Krzysztof Miętus. No, problemy techniczne. Faktycznie w tym momencie niestety straciliśmy łączność z Sapporo. Wiemy, że Krzysztof skoczył 108,5 metra, minus 11,7 punktu. No, a zatem nie był to dobry skok za Kopiańczyka. Miejmy nadzieję, że niedługo odzyskamy obraz. O, i oto i on. Tak jak mówiliśmy, na pierwszym miejscu w tej chwili oczywiście Krzysztof Miętus zrobił prowadzenie. Biało-czerwoni kibice, których spotkać można na wszystkich skoczniach świata. No ale ten drugi skok Krzysztofa, 108,5 metra, słabo. 119 metrów to odległość, jaką w pierwszej serii uzyskał Davide Bressadola. Teraz, ależ mocno pod narty, minus 18,7 punktów w tej chwili ma reprezentant Włoch, no i szybuje daleko. Davide Bressadola potrzebował tylko 110 metrów, by pokonać Krzysztofa Miętusa. 127 to odległość, jaką uzyskał reprezentant Włoch, minus 15,4. Tyle będzie miał odjętych punktów Davide Bressadola. Oczywiście wyprzedza Krzysztofa Miętusa o 32,8 punktów. Wczoraj 42, a dzisiaj już co najmniej 29, chociaż myślę, że po tym dobrym drugim skoku Włoch przesunie się jeszcze w górę klasyfikacji. Reprezentant Norwegii Robert Johansson zdobędzie punkty podobnie jak wczoraj, kiedy był 20. W pierwszej serii dzisiaj 120,5 metra. A teraz znacznie dalej. Poza punktem K ląduje Norweg i on będzie chyba teraz nowym liderem. 128,5 metra, odległość Roberta Johanssona, minus 12,2 punktu. No i obejmie prowadzenie Norweg. Krzysztof Miętus spada na trzecie miejsce. No i wydaje mi się, że tak będzie właśnie gdzieś tam pod koniec stawki Krzysztof Miętus. No i czekamy na skok teraz Stefana Huli, dwukrotnego olimpijczyka z Turynu i z Vancouver. Startował tam w konkursach drużynowych, był bardzo mocnym, solidnym punktem naszej reprezentacji. Jest zielone światło dla skoczka ze Szczyrku. 129 metrów to odległość, jaką musi uzyskać Stefan Hula, jeżeli chce zachować to 27 co najmniej miejsce z pierwszej serii. No ale już wiadomo, no, niestety, że tego miejsca nie uzyska. Minus 15,6 punktu teoretycznie w najlepszych warunkach, nawet minus 16,1 w tym momencie. Tyle będzie miał odjętych punktów reprezentant Polski. Ponad 1,38 dokładnie na sekundę pod narty. No i Stefan Hula na przedostatnim miejscu w tej chwili, na miejscu trzecim. Za nim tylko Krzysztof Miętus. Pamiętamy tę sytuację z pierwszej serii, kiedy przez długi czas Stefan Hula prowadził. Krzysztof Miętus był za nim. No teraz biało-czerwoni zamykają stawkę. Gregor de Schwanden, Szwajcar w pierwszym skoku, 120,5 metra. 26 miejsce, a teraz proszę, jak pięknie złapał noszenie, spokojny lot, drobny błąd przy lądowaniu, odjechała jedna narta, ale bardzo udana próba w wykonaniu Szwajcara. Gregor de Schwanden, 131 metrów, najdłuższy skok jak na razie serii finałowej. No i o 2,2 punktu Gregor de Schwanden wyprzedził Roberta Johanssona. Szwajcar na prowadzeniu, Norweg na miejscu drugim, Davide Bressadola trzecim, Stefan Hula czwarty, Krzysztof Miętus piąty. Sami Heiskanen, reprezentant Japonii, 22-letni skoczek. Finland. A co ja powiedziałem? Japonii. A tu nie, nie, nie. Japonii są zawody, ale tak. Skaczę w Japonii, ale skaczę Fin. Tak jest, skaczę reprezentant Finlandii, 124 metry w pierwszej serii. No ale w finale dużo, dużo słabiej. 36 w ubiegłym sezonie w Lahti, 49 w Zakopanem, 36 w Oberstdorfie w ubiegłym sezonie, 26 wczoraj i to były jego pierwsze punkty
zawodów Pucharu Świata. Teraz kolejne wpadną na jego konto, ale 110,5 metra. Wiele nie będzie, powinien być za Stefanem Hulą. Jest tak na piątym miejscu, rozdziela Polaków. Stefan Hula na miejscu czwartym, Krzysztof Miętus na szóstym. Sami Heiskanen wskoczył na miejsce piąte. Antonin Hajek. 122,5 metra. W pierwszej serii teraz 130,5. Widzą Państwo, taka odległość. To wyzwanie dla Antonina Hajka. No i ta pierwsza faza wydawała się bardzo ładna, spokojna. Natomiast w tej drugiej tak jakby troszeczkę zgasło i Hajek wylądował dokładnie w tej samej odległości. Uzyskał taką samą odległość, jaką podczas pierwszej serii. 122,5 metra. Przy czym w pierwszej serii miał odjętych 8,7 punktu, a teraz aż 17,2. Prawie 1,5 metra na sekundę pod narty. Trzecie miejsce dla Antonina Hajka. O 14 punktów przegrał z Gregorem Deschwandenem. Deschwanden, Johansson, Hajek. Taka jest pierwsza trójka, a na belce startowej Manuel Fettner. 125 metrów w pierwszej serii. Teraz 129,5. To odległość, którą musi pokonać, by ewentualnie objąć prowadzenie. By pokonać Gregora Deschwandena. Manuel Fettner. No i kto wie, czy to nie jest skok, który da mu prowadzenie w konkursie. Tak, wydaje mi się, że minimalnie zbyt krótko, aczkolwiek dużo nie zabraknie. 127,5, ale minus aż 16,4 punktu. 131 to odległość, jaką uzyskał Gregor Deschwanden w swoim drugim skoku. O, Fettner na trzecim miejscu w tej chwili. Za Johanssonem, przed Antoninem Hajkiem. Deschwanden cały czas prowadzi. Gregor Deschwanden na 26. miejscu był po pierwszej serii. Teraz już na pewno awansował na miejsce 23. Manuel Popinger. Zielone światło dla kolejnego ze skoczków austriackich. Poza punktem K ląduje. A dokładnie w tym samym miejscu, w którym lądował w pierwszej serii. 123 metry i 50 centymetrów. 123,5 w obydwu skokach. No ale teraz ta strata punktowa jest dużo większa. Proszę zobaczyć. 13,9 punktu. I w tej chwili Manuel Popinger na czwartym miejscu za Manuelem Fettnerem. Gregor Deschwanden cały czas na prowadzeniu. A to jadący do góry Daiki Ito. Reprezentant Japonii na 10 miejscu po pierwszej serii. Yuta Watase. Po pierwszej serii na miejscu 21, wczoraj 17, a zatem dość równa forma tego doświadczonego skocza. Ale błyskawicznie toczy się ta pierwsza, ta finałowa seria. Podobnie zresztą jak wczoraj. Bardzo szybko Miran Tepes zapala zielone światło i poszalał teraz Yuta Watase. Tak, będziemy mieli chyba nowego lidera. Poza zieloną linią wylądował Japończyk. 129,5 metra, druga odległość jak na razie. Minus 15,7 punktów. Sporo tych punktów ma odjętych Yuta Watase. On potrzebował 126 metrów tylko, a więc o 3 metry dalej niż ta odległość wymagana do tego, by zmierzyć się z Gregorem Deschwandenem. I o 5,2 punktu Yuta Watase wyprzedza Szwajcara, obejmuje prowadzenie. Watase, Deschwanden, Johansson. Wyprzedzał Szwajcara Watase o 7,6 punktu po pierwszym skoku. Trochę Szwajcar w tej drugiej swojej próbie odrobił, ale nie tyle, aby utrzymać prowadzenie. Watase liderem po skoku 10 zawodników w drugiej serii. Popatrzmy, oto klasyfikacja. Yuta Watase, Deschwanden, Johansson, Fettner na 8 miejscu, Stefan Hula na ostatnim, na 30. Najprawdopodobniej, chociaż nie przesądzajmy. 8,5 metra to raczej trudno przypuszczać, aby ktoś tutaj skoczył krócej. Najprawdopodobniej więc 3 punkty dla Stefana Huli, 1 dla Krzysztofa Miętusa. Pierwszy szczęśliwy punkcik w tym sezonie dla Krzysztofa Miętusa. Oby okazał się szczęśliwy. Oby, tak jak mówię, oby to poszło dalej. Rozmawiałem z Krzysztofem Miętusem, mówiłem o tym podczas pierwszej serii, kiedy w Zakopanem, pytając, co się dzieje, kiedy w Pucharze Kontynentalnym Krzysztof skakał bardzo słabo, on wzruszał ramionami. Tak jak mówi, troszeczkę nie bardzo wie, mówi, niewiele brakuje do tego, by się przełamać i skakać lepiej, ale jakieś tam elementy drobne techniczne nie pozwalały mu osiągać dobrej odległości. Roberto de la Sega, 127,5 metra Włocha w pierwszej serii. Teraz identyczna odległość. Jeżeli powtórzy swój wyczyn z pierwszej serii, powinien wyprzedzić Yutę Watase. No ale nie powtórzył. Przed 120 metrem wylądował de la Sega, 118,5 metra dokładnie, minus 13,9 punktu. Porównywalne warunki do tych, w jakich skakał podczas pierwszej serii. No, wyraźnie spóźnił ten skok na progu. Być może w przypadku de la Segi przydałaby się jeszcze praca z psychologiem. On wczoraj także znacznie lepszy miał pierwszy skok niż drugi. W tym sezonie najlepszy jego start to 21 miejsce w Engelbergu.
Trzecia dziesiątka, druga, trzecia, czwarta dziesiątka to miejsca, które Roberto de la Sega w tym sezonie zajmuje. Niemniej jest to jego najlepszy sezon jak na razie w karierze. Reru Ishimizu, zawodnik, który jest 19 po pierwszej serii, 127 metrów. Będzie próbował zepchnąć z pierwszego miejsca swego rodaka. No i popatrzmy na ten skok, troszeczkę nierówny w drugiej fazie. Ale kto wie, 125 metrów potrzebował Reru Ishimizu, jest 125,5, minus 8,7 punktu tylko odjętych. A więc teoretycznie Reru Ishimizu skakał w najgorszych warunkach. No i proszę, o 0,2 punktu wyprzedza Jutę Watazę. Dwóch Japończyków na prowadzeniu. Ishimizu, Watazę na miejscu trzecim. W tym momencie Szwajcar Gregor de Schwander. Widzieliśmy w powtórce, niezbyt równo wyszedł z progu Reru Ishimizu, ale zdołał opanować jednak narty. No i w sumie był to udany skok, udany na tyle, aby objąć prowadzenie w konkursie. 20-latek z Sapporo, olimpijczyk na Soczi. No a teraz kolejny z Japończyków, Taku Takeuchi. Widzieliśmy, że jego forma troszkę spadła w porównaniu do początku sezonu. 126 metrów potrzebuje do tego, by objąć prowadzenie. No i myślę, że za moment będziemy mieli sytuację, w której na prowadzeniu będzie trzech Japończyków. Na pierwszym, drugim i trzecim miejscu patrzy Reru Ishimizu na skok swego rodaka, ale 124,5 metra, więc no tak, dokładnie... Ishimizu i Watazu chyba nie wyprzedzi, ale powinien być trzeci. Tak, powtórzył swój wyczyn z pierwszej serii, Taku Takeuchi. Minus 9,7 punktu, jest trzeci, a więc Ishimizu, Watazę, Takeuchi. Trzech Japończyków na trzech pierwszych miejscach. Aktualnie, a za moment Łukasz Chlawa. W pierwszej serii 127,5 metra, dobry skok Czecha. Ta grupa zawodników startowała wówczas z 16 platformy startowej, teraz druga seria, przypomnijmy, z 15. Wczoraj 16 miejsce, najlepszy start w tym sezonie, mówiliśmy o tym. Teraz troszeczkę słaby skok Czech. Chyba złe wyjście z progu, za bardzo, zbyt duży kąt natarcia i troszeczkę chyba wyhamował prędkość, jaką miał na progu Łukasz Chlawa. Prawie 89 km na godzinę, 116 metrów w tym momencie, minus 9,4 punktu, a więc nie ma tak dużo odjętych punktów jak rywale. Przypomnijmy, 15,7 będący na drugim miejscu Watazę. Manuel Fettner, który jest na szóstym miejscu, miał odjętych aż 16,4. A Chlawa na ósmym miejscu w tej chwili. Przegrał z Ishimizu o 17,9 punktów. Stefan Kraft. 16 miejsce po pierwszej serii, 124 metry. Miał odjętych 7,4 punktu. On już jechał z niższego rozbiegu, teraz potrzebuje 127 metrów. Nierówny lot, troszeczkę szarpały mu te podmuchy powietrza, narty w powietrzu, 123 metry, metr bliżej niż podczas pierwszej serii. Stefan Kraft, także niższe noty od sędziów, aż 11,1 punktu będzie zabrana. No i dopiero ósme miejsce Stefana Krafta, chociaż nie, czwarty w tym momencie, ósmy w drugim skoku. 4,9 punktu straty do Ishimizu. Cały czas trzech Japończyków na prowadzeniu. Ishimizu, Watazę i Takeuchi. A za chwilę Niemiec Dany Kłek, dziewiąty w punktacji Pucharu Kontynentalnego. Wczoraj wywalczył tutaj pierwsze swoje punkty do klasyfikacji Pucharu Świata w tym sezonie, zajmując miejsce 22. No dzisiaj po pierwszej serii jest znacznie lepiej, jest w połowie drugiej dziesiątki. Popatrzmy na jego drugi skok. No, widzimy, że te warunki się zmieniają, bo ta zielona linia przesuwa się coraz wyżej po zeskoku skoczni, a zatem ten wiatr nie sprzyja już tak zawodnikom. I nawet krótsze odległości mogą tutaj zagwarantować poprawienie lokaty. 120 metrów to jednak zbyt mało. Dany Kłek na razie na miejscu czwartym. Noriaki Kasai, który szykuje się do swoich siódmych Igrzysk Olimpijskich, rozpoczynał w Albertville w 1992 roku, potem Lillehammer, Nagano, Utah, oczywiście Salt Lake City, Prague Lato, czyli Turyn i Vancouver. Najlepszy jego start na Igrzyskach to piąte miejsce podczas rywalizacji w Lillehammer w 1994 roku na normalnej skoczni. Noriaki Kasai, popatrzmy, drugi skok, w pierwszym tylko 123,5 metra, ale teraz pięknie i daleko wyszybuje Japończyk. Brawo, Noriaki Kasai, 133 metry, najdłuższy skok serii finałowej. Reru Ishimizu patrzy z podziwem, bowiem Noriaki Kasai teraz stanie w miejscu przeznaczonym dla lidera. O 16,2 punktu wyprzedził Ishimizu Kasai. No, może trochę mówić o pechu, bo w pierwszym swoim skoku skakał w nieco trudniejszych warunkach. Zresztą w podobnych skakał także Peter Prewc, no i będąc w znakomitej formie, nie prowadzi po pierwszej serii tych zawodów. Wysokie noty, bardzo ładny skok, świetne lądowanie. No i jest wysoko Noriaki Kasai na prowadzeniu, jest pierwszy.
Daiki Ito, a tymczasem Tomasz Naglic, reprezentant Słowenii. 129 metrów pierwszej serii, aż 134,5 potrzebuje, by walczyć z Noriakiem Kasaim, a to zaledwie, myślę, parę metrów za punktem konstrukcyjnym Okurajamy, a więc nieco ponad 120 metrów. 2 metry dokładnie dalej, a więc 122 metry, 7 metrów bliżej niż podczas pierwszej serii. No, myślę, że Noriaki Kasaim długo będzie tutaj utrzymywał się na pozycji lidera po dwóch skokach. 14 miejsce zajmował Noriaki Kasai po pierwszej serii. Bardzo jestem ciekawy, jak daleko zawędruje w dzisiejszym konkursie Japończyk. Na 8 miejscu w tej chwili Tomasz Naglic. 21,8 punktu straty do oglądanego w tej chwili na ekranach Noriakiego Kasaiego. Z tego co pamiętam, w 2006 roku największy awans zanotował Ruar Jokelsoy, wygrywając konkurs z 11 miejsca po pierwszej serii. A teraz Wolfgang Loitzl. Znacznie lepiej dzisiaj niż wczoraj. 12 po serii pierwszej. Ale ten drugi skok nieudany. 115 metrów tylko Wolfganga Loitzla. Minus 7 punktów. Nie tak dawno Noriaki Kasai miał odjętych 12,4. To pokazuje, jak zmieniają się tutaj warunki na Okurajamie. Szkoda, że nie ma tych najlepszych. Szkoda, że nie ma tych gwiazd światowych skoków. Oczywiście oprócz tych, które są tutaj, bowiem ta rywalizacja, kiedy są najlepsi z biało-czerwonych, kiedy patrzymy na skoki Kamila Stocha, Maćka Kota, Dawida Kubackiego, kiedy patrzymy na skoki Janka Ziobry, no ta rywalizacja wtedy nabiera takich pełnych rumieńców. Zielone światło dla Karla Geigera, 11 po serii pierwszej, a widzieliśmy czołówkę czterech skoczków japońskich. W tej chwili prowadzi w konkursie po dwóch skokach. 129 metrów jest ta odległość, ewentualnie pozwoli objąć prowadzenie Karlowi Geigerowi. Nie ma tej odległości, tylko 121,5, minus 6,3. Noriaki Kasai w dalszym ciągu będzie liderem czterech Japończyków na czterech pierwszych miejscach w tej chwili. Kasai, Shimizu Watase i Takeuchi. Dopiero na piątym miejscu Danny Quek. Teraz Wolfgang Loitzl, ostatnio, który skakał na miejscu 12, a Karl Geiger będzie na miejscu trzecim, a więc rozdziela Japończyków. Tak, jest za Shimizu, a przed Watase, ale lideruje cały czas Noriaki Kasai. No i pozostała nam już na szczycie skoczni tylko dziesiątka najlepszych po serii pierwszej. Spójrzmy na aktualną klasyfikację. Kasai przed Shimizu, ale duża przewaga Noriakiego Kasai. W świetnym drugim skoku na odległość 133 metrów. Jak widzimy, tylko Yuta Watase tutaj zbliżył się jeszcze z tej czołówki do 130 metrów. No i Stefan Hula aktualnie na miejscu 18, Krzysztof Miętus na miejscu 20. I za moment najlepsza dziesiątka po pierwszej serii. Rozpocznie ją Daiki Ito. Tutaj raz jeszcze skok Kasaiego, 133 metry, a przed nami Daiki Ito, później Peter Prewc, wczorajszy zwycięzca, który po pierwszej serii zajmuje 9 miejsce. Nate Desmond, Markus Eisenbichler, Robert Kraniec, Michał Maksimoczkin, Michael Neumeier, Jernej Damian i prowadzący ex aequo po pierwszej serii Andras Kofler i Jan Matura. Wydaje się, że ten wiatr teraz trochę się uciszył. Tutaj organizatorzy obawiali się huraganu, który miał nadciągnąć nad Sapporo między drugą a trzecią w nocy czasu polskiego. Jak na razie warunki są jednak bardzo dobre, no i wszystko na to wskazuje, że konkurs uda się bez przeszkód przeprowadzić do końca. Jest już zielone światło dla Daikiego Ito. Najlepsza dziesiątka, więc wkraczamy do grona zawodników, którzy będą tutaj walczyć o zwycięstwo w tym konkursie. Daiki Ito nie zmieni na prowadzeniu Noriakiego Kasaiego, a więc Noriaki Kasai już awans 14 miejsca do pierwszej dziesiątki. 125 metrów Ito, minus 13,6 punktu, 133 metry miał Noriaki Kasai. On tracił po pierwszej serii 10,9 punktu do Kofflera i Matury. To jest około 6-7 metrów. Tak więc Daiki Ito w tej chwili na miejscu drugim. 15,1 punktu. Tyle traci do Kasaiego. No i teraz powinniśmy mieć sporo emocji, bo jest już na rozbiegu Peter Prewc, lider Pucharu Świata, zwycięzca wczoraj pierwszego konkursu. Dzisiaj w pierwszej serii w trudnych warunkach, tylko można powiedzieć 124 metry. Popatrzmy teraz na drugi skok Słoweńca. Walczy tutaj do odległości. Pięknie daleko wylądował, mimo drobnych problemów przy lądowaniu. A zatem on wyprzedzi za chwilę Noriakiego Kasai i teraz on będzie tutaj oczekiwał 137,5 metra. Pozostałych 8 zawodników. Czy te 137,5 metra wystarczą do odniesienia zwycięstwa? A, do zwycięstwa. Tak. Bo no, do zwycięstwa nie to... Nie sądzę, aby tutaj wielu zawodników 137,5 metra, odległości. To jest odległość, która może dać Prewcowi miejsce na podium.
Minus 11,7. Dokładnie metr na sekundę pod narty. No i Peter Prewc o 9,2 wyprzedza w tej chwili Kasajego. Prewc 9. Tracił 8,5 punktu do prowadzących Kofflera i Matury. Wczorajszy triumfator, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, znowu popisał się znakomitym skokiem. No, Noriaki Kasaj chyba nie spodziewał się, że tak szybko opuści miejsce dla lidera konkursu. Ale popatrzmy, kto przed nami. Markus Eisen, Nate Desmond, on za moment. Potem Markus Eisenbichler, Kraniec, Maxim Oczkin, Neumayer, Damian Kofler, Matura. Zawodnicy, którzy dobrze prezentują się na Okurajamie. Teraz Nate Desmond, 131 metrów, 140,5. To odległość, która pozwoliłaby mu walczyć z Peterem Prewcem, a więc musiałby pobić rekord skoczni, by zmienić na pierwszym miejscu swojego rodaka. Ale widzieliśmy, był bardzo zadowolony z tego skoku. To bardzo dobry skok na odległość 129 metrów. Być może wystarczy, aby wyprzedzić Noriakiego Kasai. Ale aż 15,6 punktu będzie miał odjęty Nate Desmond. Czekamy jeszcze na jedną ocenę. Na ocenę jest 18. No i na trzecim miejscu Nate Desmond. No, przegrał 9 punktów z Kasai. Nate Desmond. Prewc, Kasai, Desmond. Taka jest pierwsza trójka. Następnie Ito Shimizu, Geiger, Watase i Takeuchi. Raz, dwa, trzech, czterech, pięciu Japończyków w pierwszej ósemce. Na razie. Markus Eisenbichler, reprezentant Niemiec. 130 metrów. Wczoraj świetnie daleko. Dzisiaj w pierwszej serii również 140 metrów. To odległość, jaką musi osiągnąć, by pokonać Prewca. Dobry, daleki, ładny skok reprezentanta Niemiec. Świetnie, 132,5 metra. No i myślę, że on najprawdopodobniej wyprzedzi Kasajego. Znakomitej formie jest ten 22-latek. Ale aż ma odjętych aż 18 punktów w tym momencie Markus Eisenbichler. To chyba rekord, jeżeli chodzi o odjęte tutaj punkty. W ogóle na Okurajamie ma bardzo duże szczęścia, bo wczoraj także skakał przy sprzyjających warunkach pogodowych, no ale też trzeba mu oddać to, że umiejętnie je wykorzystuje. Jest na trzecim miejscu, przegrał z Prewcem i Kasai. Eisenbichler wyprzedził Nate'a Desmana. Oto Peter Prewc na naszych ekranach. Wczoraj zwycięstwo, czyżby dzisiaj... No, ustrzelił dublet, tak jak w ubiegłym sezonie Jan Matura, który prowadzi po pierwszej serii ex aequo z Andrasem Kofflerem. Robert Kraniec, szósty po pierwszej serii, 8,3 punktu straty do Andrasa Kofflera i Jana Matury. 138 metrów to odległość wymagana, by ewentualnie myśleć o prowadzeniu. No i pięknie, i daleko. Niewiele zabrakło do zielonej linii Krańcowi. 137 metrów, minus 14,6 noty od sędziów. To jest niezwykle istotne. Już są 4,18,5, 1,19. No i teraz to wszystko trzeba policzyć. Minus 14,6 punktu, minus 11,7 miał Peter Prewc. A więc o 3 punkty więcej ma odjętych. No i na drugim miejscu o punkt 1,1 przegrał Robert Kraniec ze swoim rodakiem. Znowu nokaut Słoweńców. Znowu pną tam do przodu bardzo mocno podopieczni Gorana Janusa. No a mają jeszcze Jerneja Damiana, trzeciego po pierwszej serii. Wcześniej zobaczymy jednak Rosjanina Michaiła Maksimoczkina. Jest już zielone światło dla 20-latka z Niżnego Nowogrodu. Maksym Oczkin, 136,5 metra. Trochę słabszy wiatr. Teraz 133,5. No ale ten skok już był bardzo słaby. A więc Maksym Oczkin, który no, miał szansę poprawić swój najlepszy występ w karierze. Pamiętamy, był piąty. Piąty w Zakopanem. Tak, piąty tak. W Zakopanem. Tutaj był egzekwo na punktów, tak. To był jedyny jego pucharowy punkt. A to egzekwo na czwartym miejscu z Michaelem Neumayerem, ale po tym skoku na odległość 111,5 metra spada aż na 19 miejsce. Minus 9,2 punktu. Zupełnie ten skok Maksym Oczkinowi nie wyszedł. Noriaki Kasai na trzecim. Michael Neumayer. W tej chwili cały czas pozostało nam już tylko 4 skoczków do końca konkursu. Michael Neumayer. W pierwszej serii 133,5 metra, egzekwo na czwartym miejscu z Maksym Oczkinem i Niemiec już na progu skoczni Okurajama. 137,5 metra. No i teraz szybuje Neumayer, zadowolony, bo to jest bardzo dobry skok. 134 metry. To odległość, która myślę pozwoli mu wskoczyć do pierwszej trójki. Petera Prewca nie pokona, Roberta Krańca raczej też nie. Myślę, że może wypchnąć z tej pierwszej trójki Kasajego. 15 punktów ma odjętych Michael Neumayer. Noty, no i jest na trzecim miejscu, tak jak mówiłem. Spycha na czwarte miejsce Kasajego. Prewc, Kraniec, dwóch Słoweńców na prowadzeniu. Neumayer na trzecim miejscu, Kasai jest czwarty w tej chwili. No i pozostało nam już tylko trzech skoczków. Wiernej Damian, Andras Kofler, Jan Matura, ex aequo Austria-Gicek na pierwszym miejscu po pierwszej serii.
No, jeżeli chodzi teraz o najbliższy skok Jernej Adamiana, jednego możemy być pewni, że po tym skoku nadal prowadził będzie zawodnik ze Słowenii. Jernej Damian, znakomity pierwszy skok, 138 metrów, ale wylądowany już bez telemarku. Teraz 135,5 wysoko tutaj w przejściu, no i proszę, no i daleko, no i znakomicie, 138 w pierwszej serii, 134 w tej chwili, aż przygryzł palce ze zdenerwowania Peter Preft, ale tak jak przed momentem mieliśmy trzech Japończyków na prowadzeniu, tak teraz wydaje mi się, że będziemy mieli trzech Słoweńców. Czy pokonał Petera Prefta Jernej Damian? Minus 12,9 punktu, 1,19. 3,18,5 i jest Jernej Damian o 0,6 punktu przed Peterem Preftem. Peter Preft nie wygra konkursu, a Jernej Damian będzie na podium, tak jak wczoraj podczas pierwszego konkursu na Okurajamie. Oto no, ale Peter Preft. Widzimy właśnie reakcję Petera Prefta, chyba nie jest zadowolony. Chyba miał tutaj ogromny apetyt na no, jak najwięcej pucharowych punktów, aby tutaj odskoczyć rywalom w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No ale teraz dwójka liderów rozpoczyna Andreas Kofler. 140 metrów. Wyrównany rekord skoczni w pierwszej serii. Teraz także szybuje, ale nie wygra konkursu. Przegra z Jernejem Damianem, czy przegra także z Peterem Preftem. 130 metrów. Raczej wydaje tak, mi się, że minimalna między Damianem i Preftem. 15,2 punktu będzie miał odjętych Andreas Kofler. 130 metrów. Myślę, że no, które to miejsce może mu dać. Tak patrzę, 134. Neumayer, który jest na czwartym miejscu. Robert Kranic na piątym miejscu dopiero. W tej chwili Andreas Kofler. Jernej Damian, Peter Preft, Robert Kranic. Trzech Słoweńców na pewno będzie w pierwszej czwórce. Pytanie tylko teraz, w jakiej konfiguracji? Damian co najmniej na drugim miejscu. Peter Preft co najmniej trzeci. A więc dwóch zawodników, którzy wczoraj stali na podium, również i dzisiaj znajdą się na podium. Czy Jan Matura stanie na najwyższym stopniu? Czy pogoni to słoweńskie towarzystwo w ubiegłym sezonie? Dwa wspaniałe zwycięstwa w drugim konkursie. Pokonał Roberta Krańca. Jan Matura w powietrzu. Potrzebuje 135 metrów reprezentant Czech, by wygrać konkurs. I nie ma odległości. Kto wie, czy nie będzie słoweńskie podium w Sapporo. No będzie, będzie. Wszystko na to wskazuje. Radosny, cieszy się Goran Janus. Wielka radość. Jernej Damian na ramionach kolegów, bowiem Jan Matura 127 metrów, siódme miejsce, a Słoweńcy zdominowali zupełnie. Zwycięża Jernej Damian, Peter Preft na drugim miejscu, Robert Kraniec na miejscu trzecim. No, brawa dla podopiecznych Gorana Janusza. Dzisiaj 80 punktów dla Petera Prefta. Powiększy zatem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przewagę nad Kamilem Stochem do 91 punktów. A Jernej Damian odnosi swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. To jego piąte miejsce na podium. Do tej pory dwukrotnie drugi, dwukrotnie trzeci. No i teraz w końcu to upragnione pierwsze pucharowe zwycięstwo. Jernej Damian o 0,6 punktu pokonał Petera Prefta. Robert Kraniec na miejscu trzecim. Peter Preft wczoraj zwycięstwo, dzisiaj drugie miejsce, 80, a więc 91 punktów będzie wyprzedzał Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej. A zatem no, może powiedzieć, że opłacało się przyjechać tutaj do Sapporo. Mamy klasyfikację tego drugiego konkursu. Cały podium dla zawodników ze Słowenii. Za podium najleźli się Michael Neumayer, Andreas Kofler i na kolejnym miejscu, szóstym dzisiaj Noriaki Kasai. Czyli można powiedzieć, rywalizacja na Okurajamie, Słowenia kontra reszta świata. 2-0 dla Słowenii. Wczoraj zdominowali, dzisiaj już zupełnie znokautowali rywali. Stefan Hula na 28 miejscu, Krzysztof Mintus na miejscu 30. Oto Jernej Damian. Popatrzmy raz jeszcze na skok 30-letniego skoczka. To akurat jest Robert Kraniec. A nie, to Robert Kraniec, przepraszam, bo to jest od trzeciego, tak, od trzeciego miejsca. Robert Kraniec. Peter Preft i na pewno Jernej Damian. Lekki zawód, jeśli chodzi o postawę polskich skoczków, no ale aby tak zakończyć mimo wszystko lekko optymistycznie, no, wypadli dzisiaj lepiej niż wczoraj, kiedy byli poza 30. Dzisiaj są punkty 3 dla Stefana Huli i 1 dla Krzysztofa Mintusa. No ale trzeba otwarcie powiedzieć, że 3 punkty, 1 punkt, no to już są takie zdobycza punktowe, no, o których możemy powiedzieć krótko, chyba porażka, bowiem jeżeli mamy drużynę, która staje na podium Mistrzostw Świata, jeżeli mamy w swoich szeregach Mistrza Świata, owszem, tych zawodników nie było tutaj w Sapporo, no ale od naszych skoczków myślę, że możemy wymagać zdecydowanie więcej. Tym bardziej, że Krzysztof Mintus i Stefan Hula stać ich na dużo więcej. Biorąc pod uwagę rywalizację w zawodach, gdzie tak naprawdę tych czołowych zawodników nie ma. Nie, 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 n
Realizator przypomina nam skoki najlepszych w dzisiejszym konkursie zawodników słoweńskich. Być może za chwilę zobaczymy, jak zmieni się sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na pewno Noriaki Kasai wyprzedzi Simona Manna. Kamil Stoch na drugim miejscu. Awansując na miejsce czwarte. Poza tym tutaj w czołówce zmiany niewielkie, bo Robert Kraniec, który był 12, miał zbyt dużą stratę do 10. No, przesunął się na 11. Tomasa Morgenstern. Przesunął się tylko o jedną pozycję, tak, ale do 10 nie wskoczył. Daiki zatem... to wyprzedził Maćka Kota, o ile dobrze pamiętam. Tak, Maciek był 16 przed tym dzisiejszym konkursem. A jest w tej drugiej dziesiątce mamy nadal trójkę Jana Ziobro, Piotra Żyłę i Macieja Kota. Peter Prewc. Kolejne pucharowe zawody oto za tydzień w Willingen. No już w pełnej obsadzie. Tam powinni już wystartować wszyscy najlepsi, a zatem można oczekiwać bardzo ciekawego konkursu. Peter Prewc, dzisiaj drugi lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jernej Damiar, Peter Prewc, Robert Kraniec. Słoweński knockout. No 240 myślę, punktów do tak Pucharu Narodu wyznaczyła ta trójka. Tak, tak się zastanawiam na pewno. O, no i... Posłuchajmy Jernej Damiana, pierwsze zwycięstwo w karierze. Poczekałem na to bardzo as happy as I can be. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. To... Yes, it is. To bardzo ważny moment dla ciebie. I really like Japan. Ja naprawdę bardzo lubię Japonię. To me happened to Japan. Maybe I should consider moving here. Powinienem się chyba zastanowić, czy da się nie przeprowadzić. Every day more, but I still look every day one by one because I want to be prepared each day the same, not think too much forward. No nie myślę za bardzo do przodu. Patrzę na to z dnia na dzień, co się dzieje. Będę cieszę się, że ta moja forma idzie do przodu. No i trzeba oficjalnie powiedzieć, że Słoweńcy wyrastają naprawdę na faworytów do olimpijskiego podium. Tak, i to zarówno w konkursach indywidualnych, jak i w konkursie drużynowym. A więc to wszystko z Sapporo Okurayamy z słoweńskiego nokautu, tak można nam powiedzieć, o dwóch konkursach. Za uwagę dziękuję. Stanisław Snopek. I Sebastian Szczęsny. Jernej Damian zastanawia się nad przeprowadzką do Japonii. Niewątpliwie Słoweńcom na dobre wyszedł ten japoński weekend. No dzisiaj dominacja trzech Słoweńców na podium. Tak, Słowenia show drugi dzień powiedzmy, a już właściwie opanowanie całego podium no, odzwierciedla poziom, jaki zaprezentowali zawodnicy ze Słowenii. Wygrał Damian, co dla mnie jest troszeczkę niespodzianką. Myślałem, że Prewc po wczorajszym będzie chciał powtórzyć, no ale drugie miejsce też nie jest złe. Powiększył przewagę w Pucharze Świata nad drugim Kamilem Stochem. No i trzeci Kraniec, stary rutyniarz. Myślę, że im na pewno w Japonii się podoba. Bez dwóch zdań. Natomiast no, trzeba powiedzieć szczerze o tym, że Polacy wypadli tutaj arcysłabo. Tak, tu nie ma co owijać w bawełnę. Ja zawsze próbuję w jakiś sposób bronić naszych zawodników. Natomiast 28, 30 miejsce naszych zawodników i w ogóle brak w drugiej serii kłuska. To jest porażka, powiedzmy sobie szczerze, no, słabe skoki. Będziemy musieli i liczymy się z bardzo dobrą formą Słoweńców podczas najbliższych konkursów. Myślę o tych dwóch ostatnich sprawdzianach przed igrzyskami w Willingen, ale przede wszystkim o igrzyskach olimpijskich. Oni po tym, co pokazali w Zakopanem, po tym, co pokazali tutaj w Japonii, no wyrastają, tak jak wspomnieli nasi komentatorzy, na drużynę, która może zupełnie spokojnie, realnie myśleć o podium. I indywidualnie ci zawodnicy też są przygotowani o walkę o najwyższe laury. I to bym powiedział, że jeżeli chodzi o drużynę, z tego co pokazali w Japonii na tych dwóch konkursach, to bym powiedział na tą chwilę, że są głównymi kandydatami do złota. Zobaczymy, jak zniosą te zmiany stref czasowych, jak pokażą się w Willingen indywidualnie. Zwycięzcy dwóch turniejów drużynowych to jest najlepszy dowód na to, tak, że jako drużyna stanowią ogromną siłę. Tak, i tutaj na razie do Japonii włącznie idzie ta forma wznosząca u nich. Jeśli to był słoweński show, te dwa konkursy w Japonii, to rzeczywiście to, jak wyglądają ekipy przed igrzyskami olimpijskimi, no, to poznamy podczas tych dwóch już dobrze obsadzonych, w pełni obsadzonych konkursów Willingen. Myślę o światowej czołówce. Tam większość ekip będzie chciała przyjechać i przyjedzie po to, żeby odbyć ten ostatni sprawdzian przed igrzyskami. I to jest dokładnie tak, jak powiedział nasz trener Łukasz Kruczek, że Willingen to będzie już taki przedsmak startu w Soczi.
Każda nacja zaprezentuje się, myślę, w najmocniejszych składach. Wszyscy będą, co będą lecieć do Soczi i tam zobaczymy, jaki jest ten za 5-12 układ sił na świecie. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o naszą ekipę. Cała nasza olimpijska piątka do Willingen się wybiera. Do Willingen się wybiera i myślę, że na razie zachowuje olimpijski spokój. No i tego się będziemy trzymać do samego końca. My oglądamy jeszcze podium. Proszę spojrzeć przez chwilę to, co dzieje się w Sapporo pod skocznią Okurayama. Jernej Damian, Peter Prewc i Robert Kraniec. To jest niedzielne podium konkursu na Okurayamie w Sapporo, a nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa za tydzień na dwa konkursy przedolimpijskie do Willingen, a później za dwa tygodnie mamy już pierwsze z olimpijskich konkursów w Soczi na normalnej skoczni i to będą naprawdę emocje na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję za tę długą noc Rafałowi Kotowi. Dziękujemy Państwu, widzom programu Pierwszego Telewizji Polskiej i życzymy spokojnej nocy. Jeszcze zostało kilka godzin snu.